No. Dobra, poczekaj. Kiedy zaczynamy? Teraz. Teraz zaczynamy. Ej, z godzinę to potrwa coś takiego, co nie? No, ej, dobra, bo już jesteśmy chyba na wizji, mam Cześć nadzieję. wszystkim. Jeszcze siebie nie widzę. Jeszcze, no bo to będzie opóźnienie z jakieś pół minuty. No. Dobra, ja udostępniłem już wszędzie, gdzie się dało. Tak, O, już siebie dobrze. słyszę. Dobra. Pana chłopa nie słychać, cicho zaczyna się. Aha, dobra. No już chyba No. wszystko działa. Dobra. Poczekaj. Kiedy zaczynamy? Teraz. Teraz zaczynamy. Ej, z godzinę to Ej, potrwa coś czekaj, takiego, co nie? no, ej, dobra, bo Odchodziłem w już dwóch jesteśmy. kartach i tak. Ej, no ja też to miałem właśnie. Teraz. Jeszcze w telefonie mi Będziesz się to widział. włączyło. Oj, to nie było dobre. Cześć wszystkim. Witamy Przepraszam, że wyglądam wszystkich. jak gówno, ale mam usta popękane. O, Kasper, siemanko, no siema Bili, siema Bili. Witam również Nie wszystkich. wiem, czy z grupy, czy po prostu jesteś widzką hopa, albo widzem. W sumie nigdy się nie pytałem. Czekaj, czy to już nam wszystko działa? Jeszcze nie. Jeszcze jedną rzecz chcę tylko zrobić i Masz... już możemy zaczynać. Stary, w sekundę masz więcej wyświetleń na live niż my, jak robiliśmy live'a wtedy. Tak? A ile jest? No, 13 i 15 łapek 13. w górę. No, to bardzo ładnie, bardzo ładnie. Cieszę się. Dobra. W ogóle będę musiał dać jeszcze twój kanał do opisu, nie? Tam nie trzeba. No, no się Nie. możesz, co nie. Czekaj, zaraz damy, nie? Tylko tutaj dam swoją kamerkę, żeby. Co tu się dzieje? To denerwuje wszystko. Jestem, zapraszam do hopa. Na snapie to Aha, mam. to mi nie działa. No dobra. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi kamerkami, mam Grupa. już ich dość. O, spoko, nie wiem. Jakieś to dziwne, nie polecam. No i są. No cześć wszystkim. Cześć wszystkim, cześć wszystkim. Słuchajcie, wybaczcie te tutaj problemy techniczne, ale nie wiem, o co tu chodzi. Ale nagle, pierwszy raz w ogóle w mojej karierze używania OBS-a przestała mi działać kamerka tak jak powinna. Ale dobra, już jest wszystko git. Czyżbym zdążyła? Tak, zdążyłaś, Aleksandro. Tak. O, cześć, Ola. Miło cię widzieć. Dobra, to od czego zaczynamy? Czy jeszcze poczekamy, aż trochę osób Wiesz co, ja przyjdzie? myślę, że jeszcze chwilę poczekamy. Może ludzie mogą coś tam pisać, jak chcą, i wtedy zaczynamy, Dobra, nie? od 20? Nie wiem, czy 20 wbije. Ale może wbije, może wbije. W ogóle tego na Facebooku nie wrzucam ani na mojego Ja newslettera. wrzuciłem wszędzie. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, że się na odcinek będzie nadawało. Znaczy, wiesz co, bo ja ostatnio przestałem ukrywać transmisję na żywo, więc nawet jak tam na No, odcinku będzie mniej spoko. osób, to tym zmontowanym to zawsze pozostanie gdzieś tam. W ogóle zrobiłem clickbaitową miniaturę strasznie. Wiesz co, gdzieś mi ona. Gdzieś ją. Znaczy się. Nie widziałem jej tak, wiesz, że całej, ale przed No, chwilą, jak udostępniłem, to tak. dałem Fajna jest, co mi dalej się z Magdą podoba. Żuki, wielkie zdjęcie Magdy Żuk, więc. I kamerka działa, bo ja tą serią mam jakieś ten, Tak, ten tak, nowy tak. skip zrąbany. Wszystko ci jeszcze działa. Lel, nigdy nie trafiłem na live fajno. No, witam cię. Bardzo miło, że wpadłeś. O, dobra. No, to czekamy na Rafała, bo on idzie po wodę. Czekamy na Rafała i wtedy dopiero możemy coś zaczynać. Dobra, spoko. To ja na szybko zdjęcia z sesji przejrzę. Cześć, Ems. Witamy. Dobra, trochę retuszu będę musiał zrobić. Miniatura dobra, dzięki, dzięki błotny. Zaczynajcie. No już zaraz zaczynamy. Ej, to może umówmy się, że ileś tam łapek i zaczynamy, co? To może pójdę z live'a, znowu będziesz miał. Ej, bo jest 20 osób, faktycznie. Ej, umawiamy się, że 20 łapek w górę i zaczynamy. Zaczynamy nasze newsy szalone. W ogóle jak wam się podoba tło zrobione przez Kacpra w jakieś 3 Ja mam sekundy? ładniejsze na swoim kanale. Boże, jak ja miałem twarz stary, jak ja tak przyjrzałem się monitorowi, co nie? Tak cały. No ja nie widziałem na podglądzie. Pewnie mi znowu kamerka gdzieś za chwilę się wyłączy, bo nie widziałem i Boże. Ja znowu Muszę znowu. jestem spóźniona, jestem. Zuzia, to tylko trochę, więc nie musisz się przejmować, jeszcze nic nie zaczęliśmy. Rebeka. Może zmienię sobie perspektywę, o, na coś takiego. O, No, jest git. dobra. Jest git. Spoko. Ej, dobra, jest 20 łapek i 25 osób, więc. 26 nawet. No, więc ja bym już zaczął i nie przedłużał tutaj. O, 23 łapki są w górę, czy 23 osoby? Nie wiem, bo ja muszę co chwilę wychodzić, żeby 22 widzieć. łapki, 26 osób. Dobra, ej, słuchajcie, to już zaczynamy, bo faktycznie obdarzyliście nas Dobra, tutaj. to ja ściągam buty i zaczynamy.
Nie chcę mi się, zbyt leniwy jestem. Dobra. Słuchajcie, w ogóle może przedstawimy się, żeby nas, nasi widzowie, których tutaj pewnie mamy wymieszanych, kojarzyli. W ogóle mam wrażenie, że ty masz większą kamerkę, ale już trudno, znasz się więcej miejsca. Ja mam większą twarz po prostu. Nie, chyba mam wrażenie, no dobra, to już tam nieważne. Dobra, ja się trochę odsunę po prostu. Dobra, więc słuchajcie, moim gościem, najpierw ciebie tutaj przedstawię, jest wyimaginowany. Łukasz albo Kacper. A, no tak, Łukasz albo Kacper, to do wyboru. Kacper ma kanał wyimaginowany, na którym, tak jak podobnie jak ja, hejtuję YouTube'a, a do tego zajmuję się fotografią. I to chyba tyle. Coś jeszcze chcesz, żeby o tobie opowiedzieć? Należę do Idiot Nation? Tak. Wtajemnicze nie wiedzą, o co chodzi? Ja nie wiem, ale... No, że kocham Green Day'a, no i to wszystko. Aha, dobra, cześć. No. A ja co robię, to teraz możesz ty mnie zapowiedzieć, żeby było tak fajnie porówno. To jest najgorsze, nie? Bo jesteś moim dzisiejszym gościem. Możesz powiedzieć. Prowadzącym ten live jest Hob. Hob zajmuje się vlogowaniem. Jak sam mówi, nie lubi vlogerów, więc sam jest vlogerem. Nienawidzę vlogerów, ja mam w opisie wstawione nienawidzę vlogerów. Nienawidzi vlogerów i sam jest vlogerem i nagrywa vlogi. No, śmieje się też z polskiego YouTube'a. Jak to zazwyczaj vlogerzy nagrywam vlogi, nie? No dobra, słuchajcie, mamy już ten brawurowy wstęp ogarnięty. Długo się do niego przygotowywaliśmy, nie? No. Już łapka w dół, stary, poleciała. A to już jakiś czas temu. Błotny VX zdesował, no trudno. Co ci się dzieje z kamerką, stary? Popryskałem ją tą pianką. Do plastiku. Aha, no dobra. Nie wiedziałem, czy jest czysta, czy brudna. Właśnie mi chyba ćwiek fotel zahaczył. Dobra. Słuchaj, dobra, już nie przedłużajmy, bo faktycznie zaraz się wszyscy zdenerwują i wyjdą. No. Zaczynaj z pierwszym, jak mi swoim newsem. Ja tu trochę ich mam przygotowanych. Znaczy newsem, jakąś rzeczą, którą przygotowałeś na dzisiaj. Dobra, może odnośnie newsa. Co sądzicie? Nie. Słyszeliście na pewno na temat tego pobicia przez gimnazjalistki z pierwszej albo drugiej klasy gimnazjum, gdzieś tam w Polsce za szkołą. No i w sumie przykra sprawa, ale ich złapano i wszyscy się z nich śmieją na wszystkich grupach facebookowych. Pewnie kojarzycie. Dobra, poczekam, aż w ogóle waszą opinię usłyszę na ten temat, bo według mnie akcja dość spoko, ponieważ rozpowszechniła się naprawdę na polski internet w dość zaskakującym tempie i szybko znaleziono sprawców, więc... Bardzo pozytywnie. No to prawda. Przeważnie to takie prawda. Akcje kończą się. Choć w sumie była też akcja, że w Austrii pobito jakąś Polkę, Stanoga też o tym ogarniał i jej szczękę złamano, co nie? Bo niby komuś, jak to się nazywa to, co noszą. Nie wiem. Takie coś, co się nosi na głowie przez inne wyznanie, nie wiem, czy muzułmanizm i tak dalej. Ale teraz no wstyd. No wiem, o co znam, chodzi. Nie znam, nie ogarniam religii, więc no. No wiem, o co chodzi, no. A co ty na ten temat sądzisz, bo w ogóle o tym wczoraj nie gadaliśmy. Nie wiem, już... Przedwczoraj to było. Przedwczoraj mieliśmy live'a u wyimaginowanego. Znaczy, wiecie co, wiem, oglądałem w ogóle film Boxdella, że tam ten koleś też, który filmował, to ma jakieś problemy. I szczerze mówiąc, jakoś szczególnie mi go nie żal. Tylko jedyne... W sumie nie reagował, tylko nagrywał. On tam... On... Taki, co się przegląda z boku i nagrywa, bo wyświetlenia się zgadzają. Nie no, znaczy nie, bo on tam się odzywa kilka razy, że tam ej, ale nie wszystkie naraz, czy tam, że nie więcej niż jedna. Coś tam takie, wiesz, że... Albo ej, wiecie co, zostawcie ją. Takie no... Dziwne to jest. Tak jak na chłopaka to się dość słabo reagował. To prawda, jeszcze to, że nagrywał. Czekajcie, co tutaj na czacie jest? O co tam właściwie poszło? Aha, znaczy nie wiem, wiesz o co poszło? Bo ja tam gdzieś ogarniam. Wiesz co? Nie. Znaczy... Nie poszło... Wiesz jak to w gimnazjum? Powiedziała, że jest gruba, czy coś. Nie. Stary, ona powiedziała... Znaczy, ta dziewczyna, która została pobita, pisała z chłopakiem, który się podobał jednej z tych typiar, co ją pobiły. I wysłała podobno mu serduszko, czy tam coś w tym stylu na czacie i to się... No nie spodobało im się to. Ja pierdzielę. No. Już chciałem to nazwać podstawówką, co nie, ale... No dziwne. No i jakieś patusy w sumie. No, Gdańsk. Gdańsk jest spoko. One kibicują Arce Gdynie.
Ale to niby, że ludzie z internetu znaleźli te laski, co pobiły? Ej, w sumie faktycznie dziwne. Znaczy, wiem, że te profile jej, bo dzisiaj nawet na to trafiłem, że ja też, ich profile latają normalnie po internecie, ale więc... Ale hejty duże dostają, a ich kuzyn je tam broni, że jeśli masz coś do niej, do mojej kuzynki, to chodź na solo. Więc w sumie śmiesznie. A mam taki Sebiks, więc jeśli oglądasz, to pozdrawiam. Dobra. Dobry vloger podobno, to prawda, że ten koleś jest dobrym vlogerem. Ale to o tobie mówią. Nie, ja myślę, że to nie o mnie, bo to jest mój kumpel, więc ja myślę, że to chodzi o tego gościa, co mówiliśmy, że ten, co nagrywał. No. Siemaneczko, siemaneczko, właśnie widzicie bójkę, za mną takie tam 5000 wyświetleń. Czemu live'a nie robił? Live'y są bardziej opłacalne. Bardziej promowane przez YouTube'a i Facebooka. No. Dobra, to ja tu mam trzy w sumie fajne rzeczy zapisane w notatniku. Mhm. I to tylko myślnikami, bo... Ja też mam myślniki, tylko się, i czasem link. Więc tak, nie wiem od czego zacząć, czy od serialu, od gry, czy od płyty. Sami zdecydujcie, o czym chcecie najpierw posłuchać. O, i wiecie, to zrobimy tak, że wy będziecie pisać na czacie, a żeby nie było jakiegoś przestoju, to ja polecę z jakimś moim pierwszym tutaj, pierwszą rzeczą. Pierwsza rzecz jest taka, że pewnie zauważyliście, że jest rakietka na Facebooku. Czyli zamiast w aplikacji mobilnej Facebooka, kojarzysz ją? Wiesz co, sprawdzę. Jaka rakieta? Wejdź sobie w aplikację mobilną Facebooka. No i... właśnie mi się odpala. No i tam masz, wywalili ikonkę Messengera, tą na dole, i dali ikonkę rakiety. Nie, tego nie mam. Nie masz? To może to jeszcze nie do wszystkich jest, nie u wszystkich jest. Wiesz co, ja już mam rakiety i to wcześniej gdzieś miałem przez jakiś jeden dzień i ją z powrotem wywalili. No właśnie filmik z tymi dziewczynkami w związku z tymi o tych gimnazjska, co pobił jakiś film, ktoś zrobił PG-18. To pewnie jakaś przyróbka, dobra, nie będę puszczał, bo jeszcze serial, tak? Dobra, dokończ wątek, o którym... Dobra. Dobra. O, dobra, serial tutaj. Wiecie co, chodzi o to, bo może jeszcze więcej osób poza tobą nie ma, że oni, to jest jakby taki drugi newsfeed, czyli oprócz tej takiej głównej twojej strony, gdzie masz po prostu wyświetlane posty, masz też taki, w tej rakietce masz też taką tablicę, gdzie masz rzeczy od stron, które nie polubiłeś, ale które mogą cię zainteresować. To takie słabe trochę, to jak, wiesz, płaść $5, bo promujemy kogoś prawie przy Messengerze. Ale wiesz co, dziwne to jest, bo to mi strasznie źle wyszukuje te rzeczy, znaczy te rzeczy mnie kompletnie nie interesują. Mi wyskoczył tam bonus BGC promujący sklep obok mojej szkoły, wyskoczył, nie wiem, jakieś takie gówno mi tam wyskoczyło. Nie mam lokalizacji włączonej, więc chyba luz. Ale, no nie wiem, mi tam jakiś straszny syf, albo jakieś takie memy z Quake'a, które były tak nieśmieszne, że o Jezus, mi powyskakiwały. Ja czytam codziennie Quake'a, jak idę spać. O nie. Naprawdę, ja stary codziennie Quake'a przeglądam minimum tam z pół godziny i tak zasypiam. No, to kończymy live'a. Kończymy live'a, idziemy w ogóle, oczy mnie już bolą, więc kończymy. Cześć Maksiu. Wyglądasz jak Hitlerjugend, Krzysiu. Tak? Ale ktoś to napisał? Czy to twoje... Kto napisał? Weronika napisała. Tak? Ja tego nie widzę nawet. No cóż, no bywa i tak. O, Kacper, siema Kacper. Cześć mój kochani. Widzę to. O, Weronika Wolna. A, to pozdrawiam serdecznie. Wolna. Nie, to jest ziomal. Dobra, słuchaj, to opowiedz o tym serialu. Więc dobra, serial, o którym opowiem, to jest Riverdale. Może na początku spytam was się, czy w ogóle kojarzycie. Jest to serial Netflixa, który jest bardzo, bardzo nahypowany, ale nie tak bardzo jak 13 powodów, które zresztą nie jest dobrym serialem. Zapraszamy do Kaspra na kanał, jak chcecie się coś dowiedzieć. Nie jest dobrym, tu można się rozwodzić. Nie jest genialnym serialem, nie jest tragicznym, jest po prostu dobrym. Riverdale jest to... Jest to serial detektywistyczny, można tak to nazwać, z głównym wątkiem w pierwszym sezonie właśnie związanym ze śmiercią. Znaczy się, kurde, trudno to określić, żeby nie dawać jakiegoś spoilera. Ze śmiercią Jasona Blossoma? Jason? Nie pamiętam, chyba tak. No to nazwisko nic nam nie powie. No ale niektórzy może, no, ci, którzy oglądali, to wiedzą. No. Akcja rozgrywa się w małym miasteczku w Stanach Zjednoczonych. Takim typowo amerykańskim miasteczku i dużo się dzieje w szkole. Jak to w typowej amerykańskiej szkole są sportowcy. Są o nie, czy liderki. Riverdale jest cudowne, zdecydowanie. Najbardziej cudowniejszy w tym serialu jest Cole Sprouse, znany fotograf i
No i... A, czekaj, co ja chciałem... Zgubiłem wątek, tak się o nim rozmarzyłem. Cole Sprouse, znany aktor, fotograf i Jughead, który jest najlepszą częścią serialu i nosi super kurtki. Riverdale jest cudowne, Riverdale życiem, usłyszałem Riverdale i pomyślałem Rivendell. Tak, Rivendell to się nazywało? To się jakoś podobnie faktycznie No jakoś nazywało. Podobnie, coś takiego. Ja też wpisałem to i mi wyskoczyło, jak pierwszy raz słyszałem o tym serialu, bo nie wiedziałem, jak się to nawet pisze poprawnie. Serial według mnie jest mega ma klimat. Ja się jaram, bo ja lubię tego typu no typowy amerykański serial, ale jednak inny niż reszta. Nie jest to 13 powodów takie bardzo uniwersalne dla każdej 13-latki i w ogóle powinni to w szkołach tak naprawdę puszczać obowiązkowo jako ten. Tak, takie są opinie na grupie. O dziwo, Riverdale ma fajny fanbase. Aż się zdziwiłem, bo się tam udzielam czasem. I nie jest tak jak przy 13 powodach, bo przy 13 powodach to wiesz. Ale od razu... fanbase'y zazwyczaj są tragiczne. Ja w ogóle nie wiem, obojętnie czym się zaczynam jarać, czy to jakiś film, serial, nie wiem, książka, jakiś artysta. Nigdy nie, w ogóle się nie zagłębiam w fanbase, bo on zawsze mi psuje całe wrażenie. Ja wyjątkowo, bo chciałem po prostu, wiesz, jakieś spekulacje, bo mnie ten serial naprawdę zaciekawił. Życzyłem nagrania do drugiego sezonu. Zajebiście. A i to nawet nie wiedziałem, co nie. O, widziałeś? Ale nie wiedziałem, że właśnie 22. Wiedziałem, że jest drugi sezon i mógłbym powiedzieć o czym mam nadzieję, że się będzie toczył, ale nie chcę nikomu nic spoilerować, więc... Ale polecam obejrzeć. Na Netflixie jest. Ja specjalnie Netflixa kupiłem dla tego serialu i właśnie muszę chyba dziś doładować. Odnośnie ciekawostki, którą mogę zdradzić w Riverdale, jest to scena, gdzie Archie przebija taflę lodu dłońmi. Ale nie zdradzę z tej sceny, wiecie, z całej perspektywy. Nie. Ogólnie nie zdradzę głównego wątku tej sceny, ponieważ będzie to duży spoiler, więc lepiej nie. I taka ciekawostka, że rozwalając to, tą taflę lodu, naprawdę złamał sobie rękę. O. O czym mało kto wie. Sam się dzisiaj właśnie z tej grupy o tym dowiedziałem, bo na Twitterze napisała jedna z aktorek, więc... O. Poświęcenie naprawdę dla sceny. Właśnie rozwaliłem długopis z banku PKO. To jest poświęcenie dla live'a, nie? Poświęcenie dla live'a. Ja się lubię czymś bawić, więc chyba sobie w tego fidget spinnera zamówię jednak. No i znowu Ej, ale w ogóle mi wysłałeś to, ja to kojarzę, bo ciągle gdzieś z miniaturek to po prostu kojarzę podpowiadanych filmów. No, co chwilę, ja też szedłem. Fanbase'y w ogóle nie powinny istnieć. Nie? No, to prawda. YouTuberów. No w sumie ja nie mam fanbase'u, Kacper, nie wiem. Fanbase'y niektórych raperów są naprawdę spoko. Przykład, jak byłem na Holaku koncercie, to podbił do mnie jakiś typ. Okazało się, że z Mesa mnie kojarzył. I sobie chwilę gadaliśmy. Zbiliśmy pionę, więc spoko. To akurat mega, mega spoko sprawa. W ogóle myślałem, że widzę na początku, ale raczej nie byłem pewien. Rozczarowanie, nie? Dopiero w 2018 dostępny drugi sezon. Ja mam tyle czekać. Co ja mam oglądać w tym czasie? Narcos mogę wam też polecić, fajny serial. Bojacka, stary Bojacka. Sprawdzę to. Bojack Horseman, to polecam wszystkim. Ems Emilia? Czekaj, pewnie wysłała mi chyba snapa, jeśli się nie mylę, czekaj, sprawdzę. Tak kojarzę mniej więcej, po nikach właśnie osoby. Kacper, ale suchar. Jednak nie mówię do ciebie, dobrze tylko. Gadasz. Nie mówię do ciebie, tylko do Kacpra z czata, że co to jest za suchar. To jest gorsze od kraba na pianinie, rak na organach. To nie jest śmieszne. Dobra. To ja mu powiem śmieszny żart o Rudych, który też jest sucharem. Dawaj, śmiało. Ej, wiecie czym się różni Rudy od pszczoły? Poczekamy na odpowiedzi czatu. No nie trzymaj nas w tej niepewności. Pszczoła bzyka. Nikt się nie uśmiał. Myślę, że nie, że wszyscy tego... Okej. Dobra, słuchaj, kolejny news, bo dosyć powoli nam to idzie. Dobra, to może zacznę, przejdę do gry. Dobra, mów, tak mów. Też nawiążę do szkoły w ogóle. Bully, gra Rockstara z 2006 roku, tak mi się wydaje. Teraz nie pamiętam, które studio Rockstara, ale to nie jest w sumie ważne, ale chyba nie istnieje obecnie. Jest to GTA w szkole. Amerykańskiej szkole, gdzie też znajdziecie cheerleaderki, nerdów. Jak każda szkoła, nie? Jak każda szkoła. W Ameryce. No. No i jesteście Hopkinsem, który został, nie pamiętam teraz jego imienia, który został wysłany do tej szkoły. To jest prywatna szkoła, czy tam zamknięta i ogólnie, wiecie, smutna sprawa w takim fajnym miasteczku, które nie pamiętam jak się nazywa.
No bo rodzice tam stwierdzili, że się źle zachowuje synek, to cię wyślemy do szkoły, będziesz pod nadzorem. No i ogólnie on staje się królem tej szkoły. Taki jest główny cel, można powiedzieć, tej gry, że tam to źle zabrzmi, jeśli powiem, że się wspinacie po drabince, ale dążycie do tego, żeby po prostu zdobyć jakąś tam reputację i tak dalej, żeby nie być odludziem. Odludziem? No. To jest trudno trochę wytłumaczyć, ale gra naprawdę mnie zaskoczyła, bo niedawno ją skończyłem, a rok temu dopiero w nią grałem, a skończyłem teraz, jakoś tak odstawiłem. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę się zachwyciłem, ponieważ jest o wiele bardziej rozbudowana niż GTA V. Pod względem tego, że macie naprawdę cholerę rzeczy do roboty. Możecie jeździć na BMX-ie, macie całe wesołe miasteczko do dyspozycji z atrakcjami. Możecie tam zbierać nawet głupie tiketsy, za które możecie wymienić na przykład na skuter. To jest w ogóle wow. Dlaczego w GTA V nie ma takich bajerów? Znaczy na BMX-ie na pewno można jeździć w GTA V. No można, ale też na deskorolce możesz jeździć w bullying. W ogóle to jest typowe GTA na mniejszej mapie i naprawdę fajnie. Jest to taka odskocznia od GTA, mniej poważna. Zrobiona w amerykańskim stylu, ja się mega jaram i dawno się tak dobrze przy żadnej grze nie bawiłem, aż sam się zdziwiłem. W sumie chciałem ją dzisiaj nawet odpalić, ale czasu nie miałem. No dobra. Jest dużo customizacji i w ogóle odkryłem po zakończeniu gry, że jest sklep punkowy i się ubrałem tak, jak ja się czasem ubieram i czuję się fajny. I fryzurę taką samą zrobiłem. Więc ogólnie muszę wam polecić Bulliego. Wyszedł ostatnio na telefony komórkowe, znaczy nie na telefony komórkowe, na smartfony wyszedł. Możecie go kupić za 33 zł na Google Play i nie wiem za ile na iOSie. Jest lepszą grafiką. No. Dobra. Ja jestem Rudy swoją drogą. Ktoś się pyta. No i widzę, że Kacper pyta, czy mamy na czacie Rudego. Słuchaj, teraz ja chciałem coś pokazać. Chciałem mianowicie pokazać reklamę DAF, która była strasznie kontrowersyjna. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? Nie, nic. Wiesz co, puszczę ją. Ona trwa 40 jest. Sekund. Dobra, spokojnie, ja tylko SMS-a sprawdzę. No, luz, to niech ona tu leci. Aha, ty jej pewnie... Ej, bo ty jej i tak nie zobaczysz, nie? No tak. Zobaczę ją, ale z opóźnieniem. No, dobra. O, widzę. Mało wyświetleń. No bo to jest jakiś re-upload. No dobra. I teraz słuchajcie, bo reklama może się nie wydawać zbyt kontrowersyjna, ale zrobiła jakieś gigantyczne kontrowersje. Czekaj, przełączę z powrotem na nas. Nie mam w ogóle skrótu klawiszowego pod to. Niedobrze. Znaczy, wiecie co, bo chodzi o to, że oni dopasowali kształty butelek, nie? Do kształtów kobiecych ciał. Że kobiet, nie... właśnie to przed chwilą tak, nie czytając w ogóle, tak zauważyłem, wcześniej widzisz, więc... No, bo w ogóle ja to sobie na monitorze odpaliłem, ale w każdym razie chodzi o to, że to strasznie budziło ludzi, znaczy, bo niby DAF ma hasło, że piękno nie ma jednego kształtu. Oblicza. Coś takiego, a ludzi to oburzyło. I to jest właśnie ten moment, w którym nie rozumiem dlaczego. Znaczy... Ja też nie, w sumie to jest fajne, że zrobili nie tylko typową... Dla mnie to jest taka... Znaczy, dobry był komentarz, że a dlaczego są tylko w białych kolorach? Dobra, to akurat się zgadza, mogli zrobić czarne i... No nie, no ale wiesz, no, biały to jest gdzieś tam kolor... Mydła. Dawa generalnie, nie? Od zawsze, więc no jakiś kolor musieli wybrać i tutaj jakby zrobili jeszcze czarne i żółte opakowanie, to by się zrobiło tak dziwnie jakoś. Nie wiem, dlaczego takie kontrowersje, nie wiem, feministki się odezwały. Nie wiem. Feministki bodajże kojarzył mi się z Tony Hawkiem, American Wasteland, tam była takie feministki i one były takie złe, ale nie pamiętam, właśnie sprawdzę. Tony Hawk, American Wasteland. Jak są feministki po angielsku? Feminist? Coś takiego? No. Jednak to nie były. Ale jakieś dziewczyny tak stały i coś tam, nie pamiętam co krzyczały, więc tak mi się jakoś skojarzył. W ogóle to był najlepszy Tony Hawk. Ja się dzięki niemu w ogóle całą kulturę i w ogóle kocham. Tonego Hawka, American Wasteland. Najlepsza gra Tonego Hawka.
Najbardziej klimat stary punkowy, kozak, jaram się. I Green Day'a tak poznałem w sumie, więc... Przez Sonnego Hawka? Ogóle... No stary, 2006 rok, ja kupiłem jakąś tą grę 6-7. Kawałek Holidays, American Idiot, właśnie był w soundtracku i w ogóle zgarnął statuetkę. Co to było? Oj, mam... Mama wbiła i zapomniała, że live. Że ja nie chcę nikogo uwiecznić. No, wiem, co wiem, o co chodzi. Nie, naprawdę, ja nie chcę nikogo, bo nie. Ludzie się mnie, na przykład o moją mamę się pytają, bo o tatę jak wyglądają, a takie nie chcę. No, czaję. Jak my... Czaję. Wracając do seriali, czaję, polecam tak. Black Mirror. Odnośnie Black Mirror, no to właśnie skończyłem w sumie pierwszy i drugi sezon. Już chyba powinno widać. O, już widać moją kamerkę. Tak, a jeszcze ktoś zanim... Zbyt przyjebałem kadr. Jeszcze zanim ktoś... Zanim się włączyło, to ktoś już napisał, mama wpadła. Black Mirror. Zacząłem oglądać trzeciego sezonu, bo mi tak Netflix podpowiedział, no i teraz będę chyba pierwszy oglądał, albo już coś oglądałem z pierwszego. Niektóre odcinki pomijałem, bo nie były ciekawe z zarysu fabuły. Mama, cicho, jestem vlogerem. Nie, ja nie nagrywam, jak to się u mnie w mieszkaniu, to znaczy nie u mnie, u moich rodziców w mieszkaniu, bo to nie jest moje mieszkanie, to by kurwa brzmiało, Kasper, jesteś youtuberem w ogóle tutaj, to studio mam w ogóle, specjalne podwynajem. Nie no. Mama, cicho, ogólnie jestem vlogerem, synku, to da się leczyć. Mogę zareklamować mojego Snapchata? Możesz, śmiało, promuj się. Wszystkie nudeski, pytania tam najczęściej, bo tam najczęściej się udzielam i odpisuję od razu. Praktycznie, bo... Na martwym Snapchacie. Nie, no tam oglądam jest 300 ludzi. Nie, no wiem. Znaczy, ale podejrzewam, że on będzie tak stopniowo umierał. Ej, to ja swojego IG podrzucę. O właśnie, o w ogóle ja zdjęcia robię, to ja portfolio na Instagrama podrzucę. No, dawaj, to jest ten moment, kiedy po prostu się promujemy po chamsku. Dobra, wiecie co? Krótki news jeszcze chciałem wam tutaj gdzieś wrzucić. Kasper, jak myślisz, ile wszystkie platformy Facebooka mają użytkowników łącznie na świecie? Jakieś 7,5 miliarda ludzi mniej więcej, to ile może być na Facebooku? Znaczy, wiesz, Instagram, WhatsApp i tak dalej. 4. Pa, 4 miliardy ludzi już jest na platformach Facebooka. To jest mega, mega duża liczba. Ja byłem naprawdę zdziwiony, że aż tyle. Łącznie z tymi różnymi biednymi krajami i tak dalej. Dziwne. O, Urban jest. Bardzo mi miło. No siema Urban, myślałem, że ten Urban ten taki prawdziwy Urban. Nie, on w ogóle wrócił. Taki... Jak wrócił? Przecież jeszcze z nim pisałem. Niemożliwe. Urban wrócił? Piotr Urbański wrócił, no dzisiaj wrzucił film. Sobie jaja robisz. No, serio. Ale jaja. Ej, przepraszam was, ale... No. Wrócił dzisiaj, wrzucił film, bo ja w ogóle go też chciałem zaprosić tutaj do news. Ja z nim pisałem ostatnio. No. I ten Piotr, pewnie mi YouTube odsubskrybował jego kanał. No albo ci gdzieś ukrył. Głupi YouTube. W końcu wstawił te Europa rowery. Tak. On to od roku chyba wstawiał. Znaczy, bo on rok temu to wstawił i teraz powiedział, że to powtarza. Ej, bo ja w ogóle go chciałem zaprosić też jako gościa newsfeeda, ale to było, nie wiem, z parę miesięcy temu i powiedział, że na razie jest poza YouTube'em, ale właśnie nie wiem, teraz będę próbował jeszcze raz jeździć, skoro on wrócił na YouTube'a. Po tym miesiącu. On całą Europę zrobił, ja myślałem, że on tylko Polskę zrobił. Nie. Ej, prędzej 3 miliardy, wielu ludzi ma parę fejków, ja. Ej, znacie, to jest możliwe, ale to nie wiem. Nie wiem, czy właśnie w tym zliczaniu tych ludzi było jakby uwzględniane. Nie wiem, jakiś odsetek. Ale no właśnie, wydaje mi się, że to było uwzględniane jakieś fejkowe konta, ale nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. To chyba The Next Web, tak się nazywa ta strona, ona jest dosyć znana, robiła te badania. No. Ale nie wiadomo. Tak nie zmienia faktu, że w cholerę ludzi. No całkiem sporo jest jednak ludzi. Całkiem sporo. 3 miliardy. Dobra, mów o jakimś newsie od ciebie. Newsie, mogę powiedzieć teraz znaczy, newsie, ja tak mówię, wiesz, news, ale generalnie jakaś rzecz od ciebie. Mogę powiedzieć teraz trochę o fotografii, bo tym się specjalizuję. Kim jestem? Ktoś się pyta. Mam na imię Łukasz albo Kacper, zależy komu się przedstawiam. Obcym ludziom, których nie chcę poznać, to często Łukasz. Więc często w internecie jestem znany jako wyimaginowany, albo vlog jeszcze na YouTubie, tylko tym się różnie. Dobra, straciłem wątek. Zajmuję się fotografią.
oprócz YouTube'a. W sumie to teraz głównie fotografią, bo to jest moja największa zajawa. No i jeszcze tylko poczekaj, wejdę ci w słowo, że po tej sekcji, gdzie właśnie pokazujemy różne rzeczy, będziemy z Kacprem w ogóle trochę gadać o fotografii, takie trochę wywiad zrobimy. Siema, Agata. Więc no. Widzisz, Agata z wczoraj jest. O, kojarzę, sprzedwczoraj, stary. Sprzedwczoraj, ja cały czas mówię, że wczoraj, bo tak wiesz, jakoś spałem do 16 i w ogóle nie pamiętam wczorajszego. Znaczy się, no, zanim się ogarnąłem, była 16 czy 15. Specjalizuję się w fotografię portretową i działam na terenie Wielkopolski. No, a jeśli to kogoś interesuje, to zostańcie po prostu do końca live'a, to później o tym jeszcze trochę porozmawiamy, nie? Ja cię jeszcze trochę tu przetrzymam. Dobra, mów co tam, coś od ciebie. Jakiś news, tak? No to dobra. Znaczy, no nie musi być news, coś po prostu. No dobra, jako iż ostatnio byłem na koncercie Holaka, zresztą w tym samym dniu robiliśmy live'a na moim kanale z Hopem, tylko prawie nikt nas nie oglądał, pozdrawiam Agatę. To tego samego wieczoru był koncert Holaka. Jest to artysta hip-hopowy, R&B, który robi... W ogóle możecie go kojarzyć z Kumkaolik albo z Małych Miast. Walka o poligami, pracuje jako... No, raczej z Małych Miast pewnie. Człowiek renesansu, jeśli chodzi o... Ogólnie zajmuje się wszystkim. Muzyką, grafiką, montażem chyba się nie zajmuje, z tego co wiem, jak z nim gadałem. Jest... W alkopoligami już nie jest za bardzo grafikiem, ale jest, znaczy też jest grafikiem i projektuje ubrania, ale teraz jest dyrektorem kreatywnym, no coś, że bardzo kreatywnie, że tam działa, pomysły daje i tak dalej, jest pomysłodawcą, no, jest bardzo kreatywną osobą. No. I robi przez zajebistą muzykę. Jeśli znacie Childisha Gambino, Childish czy Childish? Childish. Childish Gambino. Gambino, no. No to jest taki polski Gambino. Taki, właśnie ja bym go najbardziej porównał do Gambino z zagranicy, bo jak najłatwiej chyba skojarzyć, bo jednak... Znaczy jest wyjątkowy na polskiej scenie. To nie będę tego ukrywał. Wyróżni się strasznie, chociaż swoim głosem, bo nie ma takiego jak większość artystów. Ma po prostu taki, no taki jak ja mam głos, taki trochę dziecięcy. Ja się z nim trochę utożsamiam, bo też jest introwertykiem, tak jak się nazywa jego najnowsza płyta i w sumie pierwsza legalna płyta, The Introvert. Robiłem z nim wywiad swoją drogą. Bardzo, bardzo fajna osoba. W ogóle poznałem go trochę po koncercie Mesa i się mega jarałem, że w ogóle go spotkałem. Właśnie, chciałem o tym wywiadzie powiedzieć, żebyś zapromował u siebie. No, mogę wam podesłać tutaj. Podesłać na czacie? Tak, podeślij, nie? Żeby tam, jak kogoś interesuje, to Kacper robił właśnie... Jak kogoś interesuje, to tam możecie trochę usłyszeć odnośnie jego planów, tylko wtedy to było jeszcze przed wydaniem płyty. Odnośnie jego płyty, to jest w ogóle mega ciekawa historia. Wszyscy raperzy wydają płyty. No ogólnie artyści wydają płyty. On no poszedł tak. O krok dalej i wydał gazetę, do której dołączana była płyta. Co? Mega zajebista sprawa. Jeszcze, wiesz, gazetę sam zaprojektował wszystko i tak dalej, bo w końcu jest, tym się zajmuje. Jest projektantem, więc... Wielki props, a najfajniejsze jest to, że Mateusz w ogóle nie zapowiedział płyty tak dokładnie, kiedy się pojawi, ale w międzyczasie zaczął sprzedawać czapki. Więc parę osób kupiło czapkę. Jakie było ich zdziwienie, kiedy otrzymując czapkę, która kosztowała tam jakieś chyba 60 zł, zobaczyli płytę przedpremierowo jakiś miesiąc wcześniej i zostali tak naprawdę czapkę i płytę gratis. Więc w ogóle było mega props. I nikt tego nie udostępnił na chomiku. To jest w ogóle najlepsze. O, to dobry fanbase. Naprawdę, mega zajebiste. Obecnie grupa jest zamknięta. Mhm. Tak w sumie, w ogóle Mateusz mi wysłał zaproszenie na Facebooku, o, jak tam ogarnęliśmy ten film. Ej, ale to tylko ci przerwę, że to prawie jak Reto. Nie wiem, czy słyszałeś, co Reto zrobił, żeby, bo kradł bity. Jak on wydawał Dem... No, kradł bity, to wiem. Tak, 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 ale jak obszedł, nie wiem, czy prawnie faktycznie jakoś to obszedł, że stwierdził, że ludzie kupując jego płytę tak naprawdę kupują jakieś naklejki, a do tego, do naklejki jest dołączona płyta gratis. To tak trochę podobnie jak Holak. No, tylko jednak Holak w ogóle o tym nie informował, po prostu ludzie zamówili czapki, bo im się czapki podobały. A dostać płytę gratis? No, fajna promocja, fajna po prostu. W ogóle kojarzysz Jacka od wywiadów tych, co robi z raperami? Z dupy ostatnio ze Zdupy robił wywiad. Jacek taki z Poznania. Taki Jurkowski? Gruby. Nie. Nie Jurkowski. Jurkowski też jest zajebisty. Jacek, jak on ma? Czekaj, już sprawdzam. Tu trochę tego podesłałem. Ten link na czacie, czy nie? Nie. Macie, powinno działać. A, nie mogę wstawiać linków. Dobra, walić to.
Przepraszam za moje oczy, ale biorąc leki obecnie, to mnie tak oczy bolą, że to jest masakra. Ich sobie nie zakropiłem przed live'em. Czekaj, tylko przejrzę czat, a ty tam szukaj. Jak Dobra. Będę sławnym youtuberem, to jak wy, to zostaniemy kolegami. Jak będziesz tak sławny jak my, tak ekstremalnie sławny, to może tak. Wielkopolska, Wielkopolska dobre województwo, to prawda, to prawda. Agata pyta, jak sesja? Jak sesja dzisiejsza? Dobrze. Ej, ale to jeszcze pogadamy w tej części, gdzie będziemy jakiś tam wywiad robić, nie? O tej sesji, dokładnie. Dobra. To tam zostańcie. Jacek Adamkiewicz, no to na Holaku go widziałem. I później się na live z niego, znaczy się śmiałem, że jak ci się podobało, że wyszedł w połowie, bo go wkurwia to miejsce. Na takim, na powietrzu było, bo na plenel, w plenerze. Jakby to powiedzieli w Krakowie na polu. Tylko nie Reto. No, ej, ale nie zgadzam się. Reto to jest. Mi się jego Minotaur bardzo podoba. No to jest w ogóle utwór, który się każdemu podoba, mam wrażenie. Tam Bragę czuć, a że ja lubię Bragę. A to jest dobra Braga, taka chamska, ale no. Dobra. No. Znaczy się tak jak VNM w 2012 z Attention Dreamskiem True wyjebał, to coś takiego, to mniej więcej też takie nie było. Nie kojarzę, szczerze mówiąc, tego traku. Znaczy się, to się płyta, nazwa płyty. Aha, nie kojarzę. Tam było na Weekend, tam było Weekend. Czekaj, już ci powiem, bo nie pamiętam teraz tytułów, ja po muzyce rozpoznaję, po tytułach tak za bardzo, nigdy więcej. Czekaj, już ci mówię. On te wszystkie płyty swoją drogą nazywa tak, jak to się nazywa, nie fonetycznie, tak jak po angielsku, tylko jest spolszczona wersja jakby. Tak, tam był Fan, Dym, Potrzebuję, Na Weekend, choćbym miał zostać sam, Non-stop, Nigdy więcej, Supernowa, to w ogóle jest Braga, na początku taka mega Braga. Chyba kojarzę. Ujebali mi pół japek, miałem 4 lata, fajnie, że masz sumie i tak na traku lepiej latam. To w ogóle do historii przeszło. Kojarzę. I mega, mega bragowy kawałek, w ogóle VNM to typowa Braga, choć najnowsza płyta mogła być lepsza. Na szczęście Mes nie zawiódł mnie. Ale specyficzny jest ten ostatni Mes, nie? Dziwny. W ogóle odlot. Znaczy, ja lubię dziwne rzeczy, więc mi się strasznie podoba. Choć jednak nie ma takiego boom, jak wydał Kandydaci na Szaleńców i tam otwarcie. To było najlepsze otwarcie płyty. Tam jest taki. Znaczy, bo ja się spodziewałem czegoś podobnego do Trzeba było zostać dresiarzem. A to ja nie. To jest w kompletnie inną stronę. Ale dresiarz mi się mega podoba. No, to jest sztos, mega. Stary, tam w ogóle są trzy kawałki, które w ogóle odbiegają od stylistyki w ogóle tej płyty. Są na kompletnie innych bitach zrobione. Love Your Life, Tul Petarde i Ochroniarz Patryk chyba na gitarze. Wow. Gadamy o rapie. O nie, to możemy przejść do punk rocka, jak chcecie. Na pewno ktoś będzie chciał. Napisz Emilia, że chcesz. W ogóle tam w tle widzicie gazetę Holaka, swoją drogą. Taki typ w czapce tam obok mnie łysego, tam gdzieś, nie wiem, nie mam podglądu. Czekaj, dam cię na duży ekran. Po prostu. Oj. Tam widzicie w ogóle gazetę Holaka, a tam płytę. Pokazuję długopisem. No, chyba widzicie. No, dobra, to już widzieliście. Dobra, słuchaj, bo dosyć powoli nam idą te newsy, a szczerze mówiąc bardzo dużo na dzisiaj przygotowałem, więc proponuję przyspieszyć tempo, bo tak to będziemy, a to się tam mówię, że chcesz zamknąć w godzinie jakoś w miarę. No już to prawie godzinę robimy. Tak? No. Ojoj. Której zaczęliśmy. Ej, 40 jakoś minut robimy. No to prawie godzinę. No dobra, to wiesz co, to przyspieszamy tempo, co? Dobra. Słuchajcie, chciałem jeszcze. Widziałeś na przykład, co Anonymous nagrali o III wojnie światowej, co stawia na swój kanał? Tak, ale jakoś w ogóle przyleciałem, jakoś w ogóle nie zagłębiałem się, co tam było, nie słuchałem. Ja szczerze mówiąc też, znaczy tam jest opisana sytuacja polityczna i to znaczy, to no, tyle, że tam w ogóle Stany Zjednoczone, Korea, bodajże coś tam Rosja. Tak, Chiny tam, no nie ciekawe. No, że Chiny sytuacja. Się w ogóle tam, no nie fajnie. Nie. Ale jak opisujemy to. Najlepsi no, nikt nie wie, o co chodzi praktycznie. Tylko no i poszczególne państwa, no. No, takie tam. No, więc wiecie co? Możecie sobie zobaczyć, jeśli was to jakoś tam interesuje. I przechodzimy do następnej sprawy, czyli Kacper, powiedz coś ciekawego. Ktoś tu się napytał, co wy macie do punk rocka. Ja kocham punk rocka, więc ja nie słucham, co ale... Mam, tak. Co mam? Serduszko.
Dzisiaj nie, Ej, dziś nie jestem na czarno ubrany w ogóle, bo t-shirt. Ale dzisiaj byłem cały, w ogóle za Billiego dzisiaj byłem przebrany. Emilia, pewnie widziałaś na snopie. Dobra, co mówiłeś? Bo zgubiłem wątek. Żebyś przeszedł teraz do jakiegoś twojego tematu. Z fotografią, czy? Znaczy nie, no co tam, masz jeszcze coś przygotowanego do tej serii? No jeszcze czy nie, teraz bo ja myślałem, że z trzy albo cztery rzeczy mam przygotować. Aha, no dobra, to wiesz, co odnośnie fotografii, bo ktoś może być zainteresowany, mów. Bardzo wam polecam fotoblogie.pl i kanał Jessica White Tucker, jakoś tak. A to nie kojarzę. Ona tam dziwnie, White Tucker jakoś tak, ona tam dziwnie pisane to nazwisko. White, nie wiem, ale naprawdę od niej nauczyłem się tak naprawdę fajnych rzeczy odnośnie sesji, nie typowo odnośnie obróbki, ale podejścia do zdjęć po prostu. Mhm. Jakiś taki, wiecie, protipów i tak dalej, więc jeśli już ogarniacie zdjęcia, to ja wpiszę sobie Jessica White Tucker jakoś, no, powinniście, no, skopiuję wam i podeślę po prostu. Choć linków nie mogę podsyłać. I ten kanał naprawdę mogę wam polecić. A z polskich kanałów jest taki fotograf jak Zieniu. Naprawdę przypadkowo na niego wpadłem. To jest jedyny kanał chyba o fotografii polskiej, jakie oglądam. Mhm. No i fotoblogi oglądam. Też kojarzę i to jest fajny. Chociaż oni ostatnio coś mieli zepsute chyba, że trzeba było ich polajkować na Facebooku, żeby czytać. A ja miałem ich polajkowanych i nadal nie mogłem czytać. Coś takiego było, jakiś tam... Jakiś problem miałem chyba właśnie z nim. Tomasz Zienkiewicz. Ja naprawdę od tego typa też się trochę nauczyłem. Taki, znaczy nie trochę, ale ciekawie opowiada i po polsku przystępnie. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany fotografią, to odsyłam do Tomasza Zienkiewicza. On ma 5000 widzów, a powinien mieć zdecydowanie więcej, bo robi naprawdę godny uwagi materiał. A rzadko kiedy to mówię, szczególnie jeśli chodzi o YouTube'a polskiego. Ogólnie dużo. Ostatnio same kanały fotograficzne oglądam jakoś tak. Mhm. Live'a wyłączyłem chyba przez przypadek. Kurde. Ojej. Dobra, mam gdzieś odpalony. Dobra. Link. Słuchajcie. Portfolio. Ktoś się pytał o portfolio. Twój Instagram, portretowe, nie? Ma Dimitri, ja go uwielbiam, fajne ma zdjęcia, bardzo mi, właśnie dziś przeglądałem. Ktoś się mnie pytał o portfolio, podeślę wam jednak instagramowe, bo tam chyba więcej wstawiam niż na moim Max Models, bo jednak Max Models to jest takie Tak, bo on właśnie pyta, czy masz Instagrama, to podeślij swojego Instagrama. Dobra, już podsyłam. Dobra. I tam możecie zobaczyć moje portfolio, ogólnie moje najnowsze zdjęcia, skontaktować się ze mną i tak dalej, więc jak coś, to pisać pytania. Ja na wszystko tam odpowiadam. Fajne. A zajmuję się tylko portretową. Znaczy zajmuję się ogólnie, ale portretową szczególnie. Tak. Jakoś najfajniejsza sprawa. Nowi ludzie, twarze i tak dalej. A jednak u mnie w mieście za bardzo przyrody ogarniać. Wszystko działa spokojnie, o to spoko. Hop, moje marzenie to porozmawiać sobie na Skype, dobry człowieku. Kacper, możemy w ogóle, muszę kiedyś zorganizować newsfeed z widzami. To byłby zajebisty pomysł. No, tylko musi być ich więcej. W ogóle jak ktoś mnie nie subskrybuje, to polecam. Polecam przejrzeć, co mam na kanale i może wam podpadnie. Słuchaj, lecimy do następnego, co? Dobra, tylko wspomnę, że Dimitri robi fajne akty. Tak, też oglądałem. Git. Wszystko git. Wiesz co? Co mam jeszcze? Na przykład słyszałeś, że wynaleźli bakterie, które jedzą plastik? Nie. Tak, to generalnie no, zapobiegnie tym hałdom śmieci, które powstają, nie? Więc dobra sprawa. No to by było mega spoko, jeśli to by było jakoś na większą skalę wcielone, ale tu nie mam jakby za dużo do opowiedzenia, bo nie znam się na tym. Ktoś tu, Agata pisze, że Leszno ładne miasto, nie powiedziałbym. Wrocław jest ładnym miastem. Poznań, nie wiem, nie znam Poznania tak dobrze jak Wrocławia. Choć po ulicach żadnego miasta dobrze nie znam. Wrocławia, nie lubię Wrocławia. Nie, znaczy nigdy za długo nie byłem, ale tak średnio mi się podoba. Boże, posłuchaj, jaką dostałem wiadomość od dresa klasowego. Ja chyba jebnę za chwilę. Czekaj. Kurwa, ja pierdzielę. Hej, proszę, przyślij wiadomość dalej do jak największej ilości osób. To nie jest żaden łańcuszek. Potrzebna jest krew dla chorego dziecka. Ej, dobra, ej, zdziwiony jestem. Kurde. Ej, w życiu bym się nie spodziewał po nim tego. Prześlij dalej.
Ani larwy much jednych, a nie bakterie. Bo bakterie były właśnie mniej wydajne. Wiesz co, ja słyszałem, że bakterie to z kilku źródeł, ale może bakterie jedzące plastik. Oj. Przecież to z dwóm osobom by było, że tam ten, bo jednak kurde, ej, nie spodziewałem się w ogóle tego, bo Kraków jest pięknym miastem, Kraków jest moim ukochanym miastem. Tam spotkałem najprzystojniejszego człowieka na ziemi. Znaczy chłopaka, mężczyznę, dorosłego pana z dziećmi i żoną. Widać jest jednoosobowy ja. Siema wcale wcielona, siema wcielona. Ej, Nie będę poczekaj, mówić wiesz wcale co? dala. Teraz wyświetliłem na ekran, że to chyba jednak bakterie. Dobrze mówiłem, bo wszystko jest tutaj o bakteriach, wszystkie nagłówki. Odkryto bakterie, naukowcy odkryli bakterie, pożeracze plastiku, czyli mikroby. Odkryto pierwsze bakterie, więc chyba miałem rację. Ale dobrze, że Kurde, jesteście ale czujni. props. No, ej, mega, mega to by było dobre. Dobra, wiesz co? Będziemy się jakoś starali streszczeć, nie? O, wcale nie Ola przyszła. Kojarzę od ciebie. Kojarzę Ole. Napisano mi, dostałem tego SMS-a chyba z tydzień temu. No proszę, czy jesteś spóźniony? Siema, Gabi 2324, czy jak ci tam było? Ej, dobrze, pamiętasz, tak się na Snapie nazywam. To jest mój Snapchat, tak. Krakowie ładne jest centrum, a reszta może odpychać. To prawda, centrum jest super, nie byłem na obrzeżach, ale Ja też centrum nigdy nie jest. byłem na obrzeżach, Ale choć centrum byłem jest tak super, trochę. to jest moje ulubione miasto w Polsce. No moje też, ale byłem ja w Krak ja jeszcze w Warszawie nie byłem, więc muszę sprawdzić. Nie byłeś? Nie, w Warszawie nigdy nie byłem. O, ja byłem, byłem kilka razy. Byłem trochę za rynkiem, jeśli chodzi o hotel, jak tam był koncert Green Day'a w Krakowie. I ładne miasto. No, I ogólnie spoko. Mogę wam polecić ten, jak to się nazywa. Kurde, teraz nie pamiętam nazwy hotelu, ale wiem, że Ibis Hotel bu budżetowy, co nie? W Krakowie. I jeśli chodzi o cenę, a jakość, naprawdę ja wyrwałem okazję i powiem wam, że ja byłem mega zadowolony. Bo jak ja dałem za dwie noce. Tak, dwie. Czekaj, dwie albo. Tak, dwie noce dałem jakieś 150 zł za dwuosobowe łóżko. To naprawdę tanio, jeśli chodzi o Kraków. Osiema Ewelina. Cześć, cześć Ewelina, miło widzieć. Słuchaj, chciałem, bo jakby tematem, który sobie tutaj wpisałem jest Magda Żuk. Pewnie kojarzysz. No kojarzę, coś dzisiaj próbowałem o Co, tym przeczytać, ale za coś dużo nie gdzieś, nie? przeczytałem. Wiesz co, więc dotarłem, znaczy dotarłem, wielki ze mnie poszukiwacz, znalazłem wypowiedzi egipskich mediów na temat właśnie jej. O, nie widziałem. No, które są oburzone tym, że polskie media stosują taką narrację, że to Egipcjanie są czemuś winni i że to przecież wiadomo, że ona popełniła samobójstwo No właśnie, też dzisiaj o i tym zmarła w przeczytałem. wyniku samobójstwa. Tylko, że no. Ech, no problem jest taki, że ona popełniła to samobójstwo, będąc już mocno naćpana. I to jakby wiadomo, i to jest udokumentowane na wielu filmach, i widać tam po jej zachowaniach, i świadkowie to potwierdzają. Że prawdopodobnie jej tam niezły młyn zrobili. Znaczy, nie, wiesz, nie chcę tutaj jakichś teorii spiskowych dawać ani nic, tylko nie podoba mi się sama wypowiedź mediów właśnie, że Europejczycy, wiesz, tak najeżdżają na Arabów, że to na pewno Arabowie muszą być winni, Bo to był blondynka. a to przecież wiadomo, że wiesz, że samobójstwo. No, nie do końca, no No jednak. ktoś dzisiaj przeczytałem, że osoby w ogóle z jej najbliższych znajomych coś będą ten mieli jakieś tam problemy czy coś, bo to Tak? chyba przez nich coś gdzieś, ale nie jestem pewien. Tutaj Ewelina się mnie pyta, czy wbijam na letnicę? Prawdopodobnie nie wbijam. Po pierwsze, szczerze nie chce mi się. Po drugie, pewnie znowu zapomnę bluzę albo płaszczu przeciwdeszczowego, choć teraz zawsze w plecaku mam, w razie W. I nie wiem, nie mam ochoty po prostu znowu się tuć w autobusie i siedzieć koło baby, która zajmuje prawie moje pół miejsca i jestem ściśnięty w nocy i nie fajnie, nie polecam. Gdybym miał bliżej, to bym pewnie wbił. Oj, czekaj, 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 bo mi reklama poleci. Choć ja trochę od wiary odszedłem. Zresztą słyszałeś, chłop, ale nie poruszajmy tego tematu. Może była naćpana, ale w mozzarelli, w A, tosterze nie. co jest rolling joke? Inside joke bardziej w sumie.
Co tutaj? Ja spadam, muszę zażyć zielonego lekarstwa. Papatki, papatki. Węgiel mam zielony. Chcesz węgiel w kapsułkach? To sam, czekajcie, znajdę zielonego MMS-a, znaczy się nie tego, tylko takiego z Biedronki, bo mi te bardziej smakują. To jest dziwne. Bardziej mi smakują niż oryginalne. Dobra, słuchaj, no. Wiesz co, mam ostatnią rzecz jeszcze na dziś. Dobra. I to w klimacie samobójstw, tak radośnie zakończymy, nie, ten odcinek. Pamiętasz Dominika Szymańskiego? No pewnie. Więc są podobno... Nauczycielka. Tak, są nowe fakty, że to dyrektorka, która była też jego nauczycielką, niejaka pani Bożena. Chemii. Tak, tak. Miała coś wspólnego, że to podobno wcale nie rówieśnicy go wyzywali od pedałów i tak dalej, tylko pani nauczycielka miała kilka swoich ofiar, które wyzywała, popychała tam i fizycznie... Zachęcała uczniów do tego. Tak, i fizycznie, i psychicznie się nad nimi znęcała. Co najśmieszniejsze, kuratorium dostawało już wcześniej skargi na nią. Teraz się toczy... Ona nadal uczy. Tak, ona teraz się toczy przeciwko niej rozprawa, ona nadal uczy. No nie wiem, o co chodzi, nie... Nie, powinna dostać jakieś zawieszenie czy coś. Znaczy, no powinna być od razu zawieszona przynajmniej, a do, jak już później... Ona jest nad dyrektorką pewnie. No nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Nigdy, nawet teraz, kiedy już się zrobiła afera, że to jednak ona... No dziwna sprawa strasznie. Nie w sumie nieciekawa. No. Zwłaszcza, że ta matka pewnie pokrzywdzonego Dominika chodziła do tej dyrektorki. I z nią rozmawiała na temat uczniów, jak się zachowali wobec Dominika. Nie rozumiem. Nie rozumiem w ogóle, czemu nikt nie wyciągnął wobec niej konsekwencji żadnych. Straszne. Może wysoko postawiona była. Albo miała znajomości. Znaczy, wiesz co, ja znam taką historię, gdzie właśnie były skargi na nauczycielkę matematyki. I miał przyjść ktoś od kuratorium i wiesz, kto przyszedł z kuratorium? Jej koleżanka. Jej mąż. O. Więc... To wszystko... Petarda. Więc wszystko załatwił, nie? Wszystko spojrzał, aha, jednak jest dobrze. Nic się nie dzieje, więc... No to wiadomo, że są znajomości. Ile to już minęło od tej całej sprawy Dominika? Nie wiem, za dwa lata? Dwa lata, rok? No. Półtorej? Coś takiego. Pamiętam, że wtedy napisałem jakiś post o Dominiku na fanpage'u i to chyba do dziś jest najpopularniejszy post na moim fanpage'u, jeśli chodzi o lajki. A ja nie nagrałem o tym filmu, a żałuję, bo miał dużo wysiedleń, tylko nie chcę poruszać takich tematów, jak większość polskich youtuberów. No, jakoś... mądrze. Jakoś nie chciałem. Polecam w ogóle jako kącik beauty, mogę wam polecić pomadkę nawilżającą Carmexu waniliową, jest naprawdę petarda z porównaniem do wszystkich Nivea, BB czy innych tych tego typu. Ja się bardzo znam na kosmetykę, serio wam mówię. Nie wiem, czy to powód do chwalenia się, ale to trochę ogarniam. Dziękujemy za to. Myślę, że wszyscy skorzystają. Wszystkich, co mają popękane usta, polecam. Słuchaj, wiesz co, przejdziemy może do naszej części, gdzie będziemy mówili gdzie będziemy rozmawiali o fotografii, co? Spoko. Tylko zakończymy jakby ten odcinek, bo to będzie jako osobny odcinek wrzucony jakoś na dniach. Spoko. Prawdopodobnie nie jutro, bo ja w ogóle jutro idę do szpitala i wracam w środę, więc pewnie na czwartek, jak się zepnę, albo najwyżej na piątek będzie ten odcinek już gotowy. Więc no dobra, zakończmy tak, że to na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, nie wiem, szerujcie. Tak jest. Wchodźcie na... Co ty najbardziej promujesz, Snapchata? Instagrama. Tam mam atencję te sprawy i tam klientów zdobywam. Więc, Dobra, ja też najbardziej ostatnio promuję. Ja chyba mam w ogóle za głośny mikrofon i znowu nikt mi o tym nie powiedział. Ja znowu nie mogę, tak się nazywa mu Instagram, tak? O, no, wrzuć tam i no, i no, ja również zapraszam na mojego Instagrama, bo to jest główne miejsce. Ja robię w ogóle, zacząłem używać Instagram Stories. Instastory. Tak, jako w ogóle miejsce do komunikowania się z ludźmi, bo mnie denerwuje Facebook, znudził mi się, dlatego jeśli tam was interesuje, co ja tam robię, to polecam właśnie Instagrama. No dobra. Agata, nie uciekaj, Agata, to no jest właśnie. Po prostu zakończenie pierwszego odcinka, bo myślę, że już koniec live'a. To jest zakończenie segmentu jednego. Dobra, to my się żegnamy, nie? I to tyle. Zaglądajcie na kanały oba. Elo. Coś subskrybujcie. Elo. Elo.
Dobra. Mam nadzieję, że to fajnie wyszło. O czym mnie kurde bolą? Chyba płakałem na live. Znowu wyświetlę, znowu będzie popłakał się na live, zobacz wideo. Tak jak wczoraj, tylko wczoraj płakałem z butelki. To jest przedwczoraj. Ja, widzisz, jeden dzień miałem taki... Ale chociaż mam co tygodniu mam aktywność na kanale, że coś robię jednak, bo... To a ja mam w ogóle ostatnio dosyć często, więc jest dobrze. Jest w sumie śmieszne, że jak napisałem na czacie, żeby zasubowali, to ktoś dał suba. Śmieszy mnie to, że ktoś nie wpadł na to wcześniej, ale okej, jak mówię, żeby dać suba, to dam. Co to jest Beauty Blender? Emilia się pyta, to jest Beauty Blender. Ja naprawdę ogarniam. Może jej odpiszę, bo pewnie nie ma na live. Dobra, wiesz co, zacznijmy rozmowę o fotografii. Tu jest pierwsze pytanie. Czy podczas zdjęć skupiasz się na gorących punktach, czy w dupie z profesjonalnym kadrowaniem? Szczerze? Od Rafała jakoś, pytanie. Jakoś... To gdzie ty w ogóle pytałeś się ludzi odnośnie tych pytań? Tak, jeśli mogę nie, spytać. Nie, nigdzie nie pytałem. A. To jakby teraz gdzieś na żywo, bo ja mam jakieś swoje przygotowane. A właśnie, i widzę to. Skupić się na gorących punktach. Nie wiem, co masz na myśli. Gorące punkty, czy w dupie z profesjonalnym kadrowaniem? A nie chodzi o złoty podział? I te punkty no chyba tak, ślin? Chyba tak. O trójpodział chyba nie chodzi. No, trójpodział. No to na wizjerze tak naprawdę nie mam trójpodziału, ale na oko po prostu kadruję w miarę tak, że rzadko kiedy zdarza mi się coś docinać w Lightroomie czy w Photoshopie, więc jakoś tak już się nauczyłem w miarę spoko kadrować, a dzisiaj przy nagrywaniu z olejową głowicą trenowałem kadrowanie na komunii, więc spoko. Tak, nieprzeciętne siatki, no to trójpodział, no to jak robię zdjęcia z podglądu, bo czasem trzeba, bo jednak nie mam 2 metrów, ani 1,20 m, żeby zrobić z różnej perspektywy, to korzystam. I do wideo to samo, choć rzadko kiedy się trzymam tego. O, słuchaj, a chciałem zapytać cię w ogóle, co oznacza, że coś jest dobrym portretem, a co nie? Znaczy, co decyduje o tym? Bo podejrzewam, że znacie, każdy z nas robi jakiś portret, ale dlaczego trzeba się tego uczyć? Wiesz, co, chodzi mi o to, dlaczego zrobiłbyś to lepiej niż moja koleżanka z gimnazjum, załóżmy. Szczerze, dla mnie dobry portret... Tak gdzieś jakoś mi się zagłębiło w głowie, z tyłu głowy, że dobry portret powinien mieć ostre oczy. Powinniśmy skupić się na oczach, jeśli robimy portret. I jakoś, jeśli zdjęcie jest nieostre, albo oczy nie są ostre, to ja już to zdjęcie odrzucam i to nie jest dobre zdjęcie. Na przykład zrobiłem ostatnio bardzo fajne zdjęcie, ale niestety nie było ostre. I już to zdjęcie by było jedno z lepszych, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Ale niestety mój aparat, który ma dość średniego autofokusa, tam punkty krzyżowe i tak dalej, jeśli ktoś ogarnia, to wiecie, o co chodzi. Mam 700, to nie łapię aż tak dobrze ostrości. Jednak ostre oczy nie były i to zdjęcie można powiedzieć, że wyrzuciłem do śmietnika. A szkoda, bo było naprawdę dobre. Dobry portret. No, trudno mi to wytłumaczyć. Ja wielbię bohę. Wiem, no właśnie, o co chodzi. Różnie to ludzie mówią. Tak. Wytłumacz Opil, może, o co tak chodzi. Też. Ja preferuję rozmyte tło, czyli jak najmniejszą głębię ostrości, czyli pierwszy plan jest ostry, reszta jest rozmyta. Tak, i to często są właśnie takie kółka, nie? Takie rozmyte... kółka albo gwiazdki, zależy kto jaką nakładkę. W ogóle ciekawostka, i bo można przysłona. Zrobić... Tak, i przesłona. Im jaśniej, tym fajniej, tylko jednak im mniejsza wartość przesłony, typu 1.4, 1.8, obraz nie jest ostry. Czyli jest ostry, ale tylko w jednym... Przepraszam. Tam, gdzie trafi lustrzanka, czyli na przykład jak trafi na nos, nos będzie ostry, oczy już nie będą ostre i to jest, często mi nie wychodzi, więc ja na przykład mogę wam zdradzić, że ja robię zawsze zdjęcia, znaczy się zawsze, robię portretówki na minimum 2-2, no czyli taka już gdzie przesłona jest, fajnie rozmywa i jest dość ostry obiektyw, choć przy 2-5 już 2-8 zdecydowanie lepiej. To wszystko wygląda. I mniejsza przesłona, tym gorzej też z autofokusem, swoją drogą. Tak, a znasz takie trik z przesłoną, że jeśli ustawisz gdzieś z tyłu żarówkę i właśnie chcesz uzyskać ten efekt bokeh, czy jak to tam się wymawia, to możesz zrobić albo, że będzie taki kanciaty jakby... No to właśnie chciałem to powiedzieć, że właśnie ja mam nakładki, sobie wyciąłem, nakłada się na obiektyw, po prostu wycina się kółko o średnicy, takie jak ma się obiektywa, czy przeważnie jasne obiektywy. 50 ma na przykład 52 mm bodajże, albo 58. Odrysowuję na kartce, wycinam wzorek. Ja tu mogę w sumie, może bym znalazł w drugiej torbie coś takiego.
Chwila, na chwilę wyłączę kamerkę. Dobrze, sprawdzę. Dobrze. Co tutaj pisaliście? O nie, autofokus minus 5 do respektu fotograficznego. Wiesz co, no jak działa ci dobrze autofokus, to po co w ogóle się bawić? Bawić z czymś manualnym fokusem. Ja akurat działam na manualnym. No, mów. Ja czasem potrzebuję manualnego, po prostu mi nie łapie. Tak wyglądają moje wcześniejsze nakładki. Takie coś już powoduje, że nie jest okrągły. Mhm. Jest w ogóle geografia jakaś tam. Tylko już trójkątny jest bochech, a tutaj był gwiazdkowy i to w gwiazdkę korzystałem. No. Bardzo spoko sprawa i to jest normalnie koszt, można nakładki kupić, które lepiej są wykonane, ale to jest DIY normalnie i polecam. Nawet Canon to promował swoją drogą w jakimś tam filmie. O, fajne. Fajna sprawa. Fajna ciekawostka i w teledyskach często można spotkać. Mhm. Wiesz co, kolejna rzecz, jaką cię chciałem zapytać, ponieważ ludzie mogą nie wiedzieć, ale Kacper gdzieś już tam zaczyna zarabiać na fotografii i chciałem cię zapytać, jak wygląda, znaczy załóżmy, że mamy kogoś, kto jeszcze nie zarabia, ale gdzieś tam myśli o tym, jakie kroki powinien podejmować, żeby zacząć. Wiesz, co powinien, gdzie się zgłosić, jakie są pomysły? Chyba najlepszym pomysłem jest po prostu ogarnięcie w jakiejś dogadania się w firmie, która się tym zajmuje, w jakimś zakładzie. Ja na przykład będę miał, w sumie już mam praktyki. I właśnie to jest spoko sprawa, co nie? Właśnie dziś właśnie dwie komunie robiłem. I to jest chyba najlepszy wybór. Kiedy nagrasz film o fotografii? Nie wiem, mam taki pomysł, ale jakoś nie zabieram się do tego. Ktoś pytał, że autofokus minus 5 do respektu tak, fotograficznego. Tak. Powiem ci, że to jest główna prawda. W filmowym zgadza się. Też mi się tak wydaje. Już tam. W fotograficznym to jest wielki bullshit, bo każdy robi na autofokusie. Mhm. Albo że robisz, albo że ci fokus po prostu, autofokus nie działa, to robisz wtedy na manualnym. Albo że masz obiektyw bez autofokusa, to też swoją drogą często się spotyka przy drogich obiektywach. Wiesz co, jak wyłączyłeś kamerę, to właśnie na to odpowiadałem, że jak ci działa autofokus, no to po co się bawić z manualnym, nie? Bez sensu, takie utrudnianie sobie życia. Wiesz co, tu jest jeszcze jedno pytanie. Jak podchodzisz do pracy z ludźmi właśnie na sesji? Tylko przeczytam, nie? Żeby ludzie gdzieś tam słyszeli. Jak podchodzisz do pracy z ludźmi na sesji? Czy mówisz konkretnie, co robić mają? Czy dużo luzu, czy jak? Przeważnie trzeba się rozluźnić, ale na szczęście jak robiłem często sesje, to osoby już miały jakieś tam doświadczenie z modelingiem, jakieś tam chociaż znikome i się czuły w miarę pewnie przy obiektywie, aparacie i nie było jakiegoś takiego skrępowania. Rzadko się zdarza, że muszę ustawiać, bo przeważnie ludzie to ujmę w miarę fajny sposób, przepraszam. I wiadomo, czasem tam odgarnę włosy czy coś takiego, bo jednak to nie będzie wyglądało dobrze, ale ludzie, jest pewna metoda, którą mogę wam zdradzić, ale z niej nigdy ktoś z kimś robiłem zdjęć nie korzystał, chyba, tak mi się wydaje. Polecono przez fotografów. Przez w ogóle Włodka, nie Włodka, tylko Karola Paciorka, od którego też się trochę nauczyłem z podcastu 35 mm. Polecam bardzo serdecznie. Kultowy podcast, nie? Zajebisty. Najlepszy, jaki był. No, ale jaki stary. Przecież on był jeszcze przed lekkostronniczym. 2010. Tak, dla ludzi, którzy nie wiedzą. I właśnie on dał odnośnie portretu fajną sztuczkę. Jeśli modelka jest spięta, to niech się napije. Tak? No, autentycznie. Tam trochę winy i tak dalej. Tylko wiadomo, pełnoletność, żeby nie było. Bo później jak na klipie u BDS-a, że zamazane twarze. No, a to w ogóle była ta... jak ona ma? Michalina? Ja ją obserwuję na Instagramie. Tak? To jest jakaś konkretna osoba? To nie jest no, jakiś taka random? Modelka. O. Nie, modelka jakaś. Znaczy, nie wiem, modelka. Z Inowrocławia jest. O. Michalina jakoś tak się nazywa. No. Słuchaj, a jakie w ogóle są metody zarabiania? Bo myślę, że to ludzi zawsze najbardziej ciekawi, nie? Zarabianie. Jakie są metody zarabiania na fotografii? Bo to się wydaje dosyć takim artystycznym zawodem, a wiadomo, że artystów mało zarabia na artystycznej pracy. Więc... No właśnie, to się w sumie zgadza. No. Najbardziej popularną metodą i taką, którą może zrobić praktycznie każdy, to jest stokowe zdjęcia. Wrzucacie zdjęcia na stoka, dajecie cenę i ktoś to po prostu kupuje i wykorzysta na przykład jakieś w reklamie i tak dalej. Właśnie, wytłumacz może, co to jest stok, bo wiem, że masa osób nie wie. Jak stok pamiętam, jak była beka ze śmiesznego pana ze stoka, to wszyscy się śmieją, ale ja musiałem tłumaczyć, pamiętam moim znajomym, co to jest stok. No mów. Stok to jest zbiór obrazów,
zbiór, nie wiem, muzyki, ogólnie jakichś rzeczy, które możecie wykupić do nich prawa za określoną cenę i możecie ich po prostu użyć, albo że stok ma darmowe zdjęcia, czyli po prostu przykład Gargamela pobieracie, wrzucacie jako projekt i sprzedajecie koszulki z tym. Tak, możecie to właśnie wykorzystywać, albo tam moje ulubione to jak słyszę w reklamach w telewizji darmową muzyczkę ze stoka. Czyli wiesz, wielki budżet niby na reklamę w telewizji, ale już ich nie było stać na jakiś dżingiel czy coś. Bedi ostatnio w browarze był w Poznaniu? Łe. Nie lubię Bediego. Sztos. Jest też, jeśli ma się działalność chyba gospodarczą, nie wiem, bo to trzeba mieć 18 z tego co wiem. Umowa o dzieło, pewnie kojarzycie Tako Hemingway te sprawy. Zresztą oglądałem u ciebie ostatni odcinek o Tako, recenzję Marble. Słusznie. I bardzo fajna była. Dziękuję. Właśnie umowa o dzieło. Ja nie wiem, jak to w sumie wygląda. Są też umowy TFP. To, że nie dostajecie żadnego hajsu, ale macie spisaną umowę, to w sumie rzadko się z tego korzystam. Różne są tego typu. Ja w tym nie siedzę za bardzo, bo to profesjonalizmu mi daleko i do działalności gospodarczej. Więc co wam mogę więcej powiedzieć? Trochę trzeba się w ten temat zagłębić, bo sam dużo na ten temat nie posiadam, po prostu nie zarabiam. Powiedzmy, no stok, te sprawy. Dobra. A słuchaj, bo dla niewiedzących Kacper w ogóle teraz idzie do zawodówki fotograficznej, prawda? Tak, szkoły branżowej. Dobrze, zawodówki fotograficznej. I no muszę zadać ci to pytanie, chociaż pewnie już nim żygasz. A co jeśli to jednak nie będzie fotografia? Co jeśli ci się odwidzi w trakcie? A... Wiesz, że nikt mi tego pytania nie zadał. Nie? Jeszcze? Naprawdę? Naprawdę nikt mi tego pytania nie zadał. Nigdy. No to mów. Sam jestem zdziwiony, szczerze. To wątpię, że to nie będzie to, ponieważ fotografią wideo zajmuję się od ogólnie montażem, Photoshopem, od kiedy ja zacząłem YouTube'a, 2011 październik, znaczy 2011-20 któryś październik, wtedy założyłem kanał. A to wtedy nie miałem jeszcze jakiejś wiedzy, prawie w ogóle nie miałem wiedzy. Wiedziałem, co to Fraps, jak się wrzuca film na YouTube'a. Ale w międzyczasie od gimnazjum tak zacząłem działać prężnie w tym temacie, jeśli chodzi o montaż i tak dalej, wideo. Odkąd mam lustrzankę, nauczyłem się na początku podstawy filmowego looku, czyli wiecie, ile to będzie klatek, jaka migawka, żeby to wszystko było tak kinowo, można powiedzieć, czyli nauczyłem się podstaw filmowania, jeśli chodzi o ustawienia. Jeśli mogę spytać, to skąd? Gdzie się nauczyłeś? Kolega, który prowadzi firmę Gorillaz bodajże. Gorillaz Films, jakoś tak, polecam. Ten słynny zespół. Chciałem na nich jechać, ale jednak nie. No, mów, bo cię wybiłem. Wracając trochę... Sorry. Nie, no spoko. W sumie od niego nauczyłem się tak naprawdę dopiero tych podstaw filmowania i Magic Lanterna, nie pamiętam teraz nadal, nie wiem jak to się nazywa poprawnie. I tak naprawdę pierwszy portret, to jest w ogóle ciekawostka, taki pierwszy portret, że stwierdziłem, że wyskoczę z kimś na sesję, to było 11 listopada. I to było w lesie. I to w ogóle nie wyszło. Robiłem zdjęcia z podglądu, z live view, gdzie wiesz jak focus działa w Canonach, praktycznie w ogóle nie działa. I wyszło... Także jedno albo dwa zdjęcia wstawiłem na Instagrama, bo mi się spodobały. I to było, tego dnia w ogóle z trzema osobami robiłem. Na początku robiłem z Wicką, która kiedyś chodziła do mojej szkoły. Później robiłem z ziomkiem, a na końcu z przyjaciółką. I to z przyjaciółką wstawiłem na Instagrama. W ogóle często można ją na Instagramie moim spotkać, bo to modelka też. Jedno zdjęcie mam wstawione i to było pierwsze zdjęcie. W ogóle one, mogę wam je... W sumie nie mogę podać, bo Facebook jednak blokuje, ale powiem wam, że się jarałem, bo nie sądziłem, że tak ładne zdjęcia potrafię robić. Choć to nie było, na razie z porównaniem do obecnego progresu, który zaliczyłem, to nie było ładne zdjęcie, ale jak na first time, to całkiem spoko. Czy na zdjęciach patrzy się na dominatę barwy? Chyba, jakie pytania mi zadajesz, aż zgoogluję dominatę? Dominantę barwną. Źle odczytałem. Tak.
Co takiego? Czekaj, aż muszę sprawdzić. A to nie jest po prostu to na histogramie? Czy teraz ja coś jest mylę? Jest ekstremalne niebieskiego przesłania, bardzo nawet najmocniejsze barwy dopełniające. Szczerze? To ja na to nie zwracam uwagi. Teraz googlowałem, co to mniej więcej jest, bo tak nie siedzę, ale widocznie ktoś jest bardzo, bardzo wtajemniczony. Pomiar na niebo. Ładu, są jakieś liczby, to nie dla mnie. Delikatna dominata purpury. Albo inaczej, czy bawisz się kolorami światła i jak ustawiasz światło? I tym, jak ustawiasz światło. Wiesz, to słońca nie mogę ustawić niestety, choć szkoda, że czasem, wiesz, przydałoby się smurki zasłonić, czyli taką zrobić, można powiedzieć, taką blendę z chmurek, co często wykorzystuję. Korzystam z blendy dwustronnej, białej i trójkątnej, w ogóle białej i tak jak papier śniadaniowy, taki srebrny, który odbija światło. W ogóle taki papier możecie użyć jako blenda, jeśli nie macie na blendę, bo to jest tak naprawdę to samo. Taka ciekawostka. Mhm. Ale raczej mało praktyczna. Kolorami światła. Ja bawię się koloryzacją, czy kolorami światła. No bawię się cieniami i tak dalej. Ogólnie ja do wideo, ja bym... W sumie gdybym miał jakieś pliki na dysku, to bym mógł pokazać, jak wygląda u mnie obraz surowy z S-Loga, czy tam Sign Style, jak to jest w kanonie w moim grane, do wyjściowego do vloga. I powiem wam, że te ściany widzicie, one są szare. U mnie na vlogach one są niebieskie. Znaczy one są takie blade niebieskie, a na vlogach są niebieskie, jak ten fotel normalnie. Tylko trochę jaś... O, jak te opakowania. Są takie niebieskie i to tylko pokazuje... To nie znaczy, że tylko niebieski tam jakoś przyciągam. Ogólnie w koloryzacji się dość sporo bawię, w zdjęcia. W ogóle, wiecie, cała koloryzacja nadaje jakiś charakter temu zdjęciowi. No tej fotce. Bo jednak z neutrala to... W ogóle jeśli chodzi o liczby w fotografii, to mam wrażenie, że to trochę tak jak, wiesz, jak robienie zdjęć, sugerując się jakoś mocno histogramem. Czytałem kiedyś wywiad z... Jezus, jak on ma, on tyle książek pisze. No dobra, już sobie nie przypomnę, mam nawet YouTuber? Maciej Frączyk? Nie. Wiesz co, taki zagraniczny, on dość sporo książek pisze. No nie przypomnę książek, sobie. Szczerze mówiąc. Już. Ja mam dwie jego, mega spoko gość, tam od niego się nauczyłem gdzieś postaw fotografii, ale właśnie zapytali go, czy zwraca gdzieś uwagę na histogram i mówi, że to jest najbardziej przeceniana rzecz przez początkujących, jeśli chodzi o fotografię, czyli wiesz, robienie zdjęcia i od razu patrzenie, czy ono się tam dobrze mieści na tym histogramie i to jest szczerze? Absolutnie drugorzędna, czy nawet w ogóle 30-rzędna kwestia i to bardzo rzadko. Nigdy się nie sugerowałem histogramem robiąc zdjęcie, nawet mam wyłączony. Ja też mam wyłączony. Zwłaszcza, że ja robię rawy, czyli to zdjęcie mogę tak naprawdę... dowolnie obrobić, dowolnie ściemnić, podjaśnić. No tak, tylko że nie, no jest tam gdzieś moment, w którym nie możesz tego zrobić, jeśli ci za bardzo w czerń wpada albo w biel, ale no wiem, no... Można to ogarnąć, ale tak naprawdę ten histogram to jest... Ja po prostu dobrze naświetlam zdjęcia, choć na przykład jak... Oj, coś Kaspra zacięło. I jak robiłem z LED. Słuchaj, ścięło cię przed chwilą i nie było słychać, co mówisz. Jeśli mogę wam zdradzić, tak jak ja na przykład robię zdjęcia z lampkami, co nie? To robię je ciemniej i rozjaśniam. I to jest w ogóle fajna sprawa, bo zdjęcie wychodzi lepiej, bo jak poprawnie je naświetlę, przepraszam, nie wychodzi fajnie. I nie wiem, jakoś po prostu staram się w miarę poprawnie naświetlić zdjęcie, czyli wiadomo, jest na zero, nie jest ani na minusie, ani prześwietlone. Znaczy wiadomo, tam trochę w dół, trochę w... Można wszystko nadrobić, więc robiąc rawy, więc nie ma problemu. Jeśli robicie JPEG-a, jesteście w dupie. A kto fotografuje w JPEG-u? Ja kiedyś fotografowałem w JPEG-u. Mogę ci pokazać ładne zdjęcie, co zrobiłem w JPEG-u. Znaczy nie, no wiadomo, że można zrobić to, nie wiem, to jakimś... Człowieku, takie 30-letnim telefonem można zrobić fajne zdjęcie. No pokaż. Ale no, to jest strasznie niepraktyczne robienie zdjęć w JPEG-u. O, jakaś nowa ale, fala osób wiesz, przyszła. To były wakacje, ja wtedy w sumie tak nawet nie ogarniałem za bardzo. Ej, siema Julia, nie sądziłem, że ciebie tu spotkam. No siema, w ogóle Julia mega covery nagrywa, możecie tam zobaczyć, bo ja tam montuję czasem. Zdarza mi się, więc zapraszam. Nie wiem, czy mogę zrobić taką reklamę, ale naprawdę kozacko śpiewa, więc ja propsuję. Rób. Bo sam chciałem covery nagrywać, ale ich nie wstawiam jakoś tak. Choć widzowie nalegają, to jest w ogóle najlepsze. I ostatni film miesiąc temu miałeś, czy chyba muszę nowy zmontować. Ktoś ze Snapa. Tylko Julia jest chyba i Wascela, nie umiem tego przeczytać ze Snapa. Dobra, wracając do wątku, bo znowu się zagadałem i ci chyba się wpieprzyłem w pół zdania. Nie, sorry. Chyba nie. Tylko no, jak już mam chwilę, to pamiętajcie o łapce, nie?
No. A w ogóle Julia robi mega wyświetlenia, mając tak mało widzów. To ja podziwiam, co nie. Ma 251 widzów, a jej filmy nawet po 15 koła mają. O, ładnie, ładnie. Jeden film, 15 koła, co nie. Albo 774, 1200, 1400. Ej, chyba każdy film, który montowałem, ma powyżej 1000. To więcej niż my razem wzięci. To więcej niż moje vlogi, bo moje vlogi robią 500. Moje w ogóle ostatnio jeszcze mniej. Masz 3 razy mniej widzów. No, to prawda, ale też... Liczb, bo widzów mamy na to samo, wskazuje, tyle samo. Wiesz, o co chodzi. Aha, że aktywnych? No. To możliwe, możliwe. Ale ja też mam masę martwych, więc jak to już jest. No dobrze. Wracając do wątku, o czym gada. O histogramie rozmawialiśmy? Nie korzystam z histograma jakoś. Tak. To jest strasznie przeceniane. Słuchajcie, nie wiem czy, bo w ogóle mieliśmy robić godzinę, szczerze mówiąc, bo Kasper tak tam sobie zastrzegał, a tutaj już jest godzina 20, więc jeśli macie może jeszcze jakieś pytania, to ciągnijmy jeszcze. Tak, myślisz? Można. No, choć o czym mnie już trochę tak... Będzie to widać, że Kasper już takie... Trochę nie ogarniam. Słuchaj, w ogóle... Gdzie są, poza fotoblogią, to z jakich źródeł się uczysz? Gdzie są? Podawaj się jeszcze ten kanał, prawda? Tak, mówimy cały czas. Jessica Whittaker, YouTube. Tak. No i oprócz YouTube'a nic innego, tylko YouTube i internet. YouTube przeważnie. Ogólnie oglądam zdjęcia, już się nie uczę. Znaczy wiadomo, jakieś techniki, a poza tym to wszystko, co potrzebowałem, ogarnąłem. Teraz to tylko praktyka. Fejdet ci pięknie wyszło. Ogólnie Julia mega zajebiście śpiewa. Przeglądam te covery muzycznie i co było montowane. Tak naprawdę tam było synchro, wiadomo, wstęp, zakończenie. Kiedyś robiłem jakiegoś takiego ala vloga na początku Julii, ale ten nie pamiętam. Ale jednak lepiej to wygląda, gdybym miała z telefonu wrzucać czy z Movie Makera, a jednak mi to tam dużo nie zajmuje, coś takiego. A jednak o wiele lepiej się to ogląda. Wiesz co, poczekaj, bo tu jest komentarz, że ilość wyświetleń zależy od tytułu, łatwo się o tym przekonać, pozdrawiam. To nie jest już do końca prawda, bo YouTube dosyć mocno z tym zaczął walczyć. Nie widzę tego komentarza. Nie widzisz? To pewnie ci się zaraz wczyta. O, już widzę. Tak, i to nie jest do końca prawda, bo w ogóle wiesz, jakie YouTube zrobiło zmiany w algorytmach jakieś tam 2 lata temu? Nie mam pojęcia. Wiesz, no bo kiedyś głównym tym czynnikiem, jeśli chodzi o promocję, było właśnie wyświetlenia i były interakcje, czyli łapki w górę. Teraz jest watch time chyba. Tak, teraz jest watch time i w każdym razie chodzi o to, że wystarczyło kiedyś dać jakiś tam tytuł typu... nie wiem, Andrzej Duda jest gejem i wstawić jakieś czarne tło albo tam, nie wiem, trollface'a. No. I wtedy wszyscy dawali dużo łapek w dół, więc duża aktywność. Zostawiali jeszcze przemiły komentarz, więc jeszcze większa aktywność i to miało dużo wyświetleń. A teraz właśnie, żeby takim sytuacjom zapobiegać, to YouTube właśnie zmienił to, że watch time jest najważniejszy i po prostu jak ktoś oszuka na tytule to i widz od razu wyłączy, to no to elo. To... No właśnie dlatego mój kanał umarł pewnie. Choć filmy, gdzie kurde ten robię coś, to moje usta smeruję pomadką, mają 2000 chyba wyświetleń. A vlog, do którego włożę, nie wiem, 10 godzin pracy, 500. Ale to zawsze YouTube. Tak jest, że jak zrobiłem, pamiętam jak mnie to rozczarowało, jak się zorientowałem, że jak wrzucę swoje selfie, które robiłem pół sekundy na fanpage, to ma 5 razy więcej lajków niż jak tak wrzucę samo, film. Stary, niż wrzucę moje zdjęcie z Instagrama i to takie. A nie, niż ja zrobię film, na którym wiesz, siedziałem tam parę godzin i to tam ma 5 lajków, po czym wrzucę swoje selfie 30, no... Nie choć dobrze. Ja zauważyłem, że jak wrzucam zdjęcia z telefonu, to one mają nawet 5000 stary aktywność, znaczy się wyświetleń. A mój rekordowy stary na fanpage'u to był w ciągu 2 dni z 30 tysięcy wyświetleń. No. Coś takiego, ładnie. Ale to było, może nie z 30, przesadziłem z 20 coś. To było wtedy, jak był ten Stifler i ta akcja. Nie poddawaj się. No nie poddam się na YouTubie, choć moja przyjaciółka dała mi kopa, bo ja ogólnie czuję się jak zużyty kondom na YouTubie. Tak, to już było wypowiedziane na ostatnim. Ale jednak, ale nikt nie oglądał. Ale jednak no, potrzebny do tej niszy. Chyba. Ale może covery zacznę wstawiać, bo widzowie mnie prosili, a ja takie, że się wstydzę. Albo nagramy coś Julia Wierzę. Ale co śpiewasz? Bo to jest część, o której nie wiem, twojej twórczości. No, że śpiewam, lubię sobie pośpiewać, ale nie publicznie. Ale ty tylko to, znaczy się tylko pośpiewać takie piosenki, jakich ja słucham na co dzień, czyli, ale to jako będąc tym zjebem
Green Day'owym, no to po prostu chyba trzeba. To jest religia. To już trochę tak u mnie to wygląda, jak religia. No. Jeszcze nie wydrukowałem sobie zdjęcia jego w ramkę, nie dałem, ale to już by w ogóle creepy wyglądało. Bo jeszcze na środku pokoju powiedzieć, jak przycisk od YouTube'a, który zawsze mi się marzył. Nie, to by było dziwne. Nawet dziwne jak dla mnie. Jak na mnie. No śpiewamy Zenka. Nie, wrzucimy jakiś lepszy cover, albo z Maxem, który tutaj był, on na pianinie zagra, a ja zaśpiewam, nie wiem, Boulevard of Broken Dreams. Jeśli nie masz ciekawego do roboty, to polecam genialną animację z Creative the Maker. Obejrzymy. Słuchaj, chciałem jeszcze cię dopytać o sprzęt. Jaki ty masz sprzęt? I zaraz będzie drugie pytanie związane ze sprzętem, ale najpierw jaki masz sprzęt, powiedz. Do nagrywania czy do zdjęć? Do zdjęć. Do zdjęć korzystam z Canona 700D. Z body, które nie jest oryginał, z jakimś zamiennikiem od Make, czy jakoś tak. Jakoś tak się ta firma nazywa. To jest najtańszy zamiennik, jaki był. Body, czyli. A czekaj, pokażę. Pokaż. Wyglądało. Tak, to jest body, czyli ta część doczepiona do aparatu, żeby wyglądał bardziej profesjonalnie i żebym mógł robić zdjęcia. To ma swoją ładną nazwę, ale ja jej nie potrafię, więc po prostu, żebym robił pianowe zdjęcia w wygodny i ergonomiczny sposób. I przede wszystkim jeszcze tutaj dwie sztuki baterii, które umożliwiają mi dłuższe... Czemu nie mogę tego wyjąć? Ja chyba coś zepsułem. Kurwa mać. A, debilem jestem. Mogę dwie baterie. Ej, sorry za przekleństwa, ale tak jakoś mi się zdarza. Lubię sobie. Korzystam z Canona 700D. Do sesji używam 50, czyli jasnego obiektywu, nie 50 od Canona, swoją drogą zamiennika najtańszego, jaki był, jest to Yanglo, którego osobiście mogę polecić, jeśli macie niski budżet, ale jeśli macie więcej hajsu, kupujcie Canona z silnikiem STM, który lepszego ma fokusa i jest cichszy. Ja po najniższych kosztach, bo go do nagrywania kupiłem i nagrałem na tym jeden film, swoją drogą, który nawet nie wiem, czy wrzuciłem. A ile to tak mniej więcej wychodzi cenowo? Body. Już wam mówię, body z jakieś 2000, znaczy się body, czyli ta puszka, która robi zdjęcie. Obiektyw 300, grip z 200, więc zestaw za 2,5 klocka, czyli powiedzmy. Nie trzeba wcale mieć duży, jakoś nie trzeba mieć dużego budżetu pieniędzy, żeby... A właśnie, i teraz drugie pytanie, właśnie jakby kogoś interesowało, to ja mam w ogóle Sony Alpha, nie wiem czy jestem gdzieś w kadrze, jestem. Ja mam Sony Alpha i z kitowym obiektywem. Ale ja też mam kitowy, ale nie korzystam. Tak, a ja nie mam. Znaczy mam jakiś stary po Minolcie, bo w ogóle Alfa ma ten sam bagnet co Minolta, ale nie korzystam. Słuchaj, chciałem jeszcze cię zapytać, czy można robić zdjęcia, jeśli nie ma się tych 2,5 koła, bo można. No nie każdy ma. No właśnie. Można zdjęcie nawet telefonem robić na dobrą sprawę i nawet wychodzą ładnie. Wam powiem, że te topowe telefony naprawdę jakoś dają zadowalającą, naprawdę. Ja na Instagramie mam prawie wszystkie zdjęcia robione telefonem, a myślę, korzystane że jakoś z nakładek. Te nakładki, co dostałeś, te takie naprawdę dają fajny efekt. Te obiektywy. Nie wiem, czy gdzie się mam. Wiecie co, to się nazywa obiektywy od telefonu do telefonu, są firmy Kenko. One kosztują naprawdę jakieś niewielką kasę, a jak wejdziecie na mojego Instagrama, hop.ety, mogę wam jeszcze gdzieś tutaj, albo dobra, to później zaraz podeślę, to tam te zdjęcia, właśnie tam dobranoc, bo widziałem, że ktoś się zżegna. Te zdjęcia, gdzie są na mega zbliżeniu, na przykład takie oko albo środek kwiata, to są właśnie robione obiektywami do telefonu, które naprawdę są ultra, no po prostu są jakieś... Kozackie. Nie drogie, chodzi mi o to, więc nie trzeba jakiejś tam wielkiej kasy, a to naprawdę wygląda całkiem spoko. Jedyna wada jest taka, że ma ultra małą głębię ostrości i czasem to jest spoko, a czasem to jest denerwujące, bo... Ale to chyba zależy od telefonu, nie? Bo na przykład iPhone'y mają chyba 1.8. Ale wiesz co, te obiektywy... To są oszukane te w telefonach. Ale te obiektywy po prostu bardzo ci... zmalają, nie ma... O co chodzi. Nie jest to po wiem, polsku, ale no właśnie. To jakbyś filtr ND nałożył. Coś takiego. Naprawdę mam tam, nie wiem... Niby masz 1.8, ale tak naprawdę robi się 4.0. Nie, w drugą stronę. Ja mam tam ostre, nie wiem, jakieś 3 mm, może 4. A, że ci ostrość zmienia... Tak, mówię o głębi i ostrości, że to tam naprawdę mam bardzo małą...
No nie wiem, czy nie przesadziłem z tymi 4 milimetrami, ale naprawdę dużo mniej Nie, niż na 4 centymetr. mm chyba aż nie. To Wiesz by co, było mam tak. wrażenie, że mniej niż centymetr. To jest... No to dobry wynik. U mnie na przykład 50 ostrze od 30 chyba 5 cm. 24 mm 2.8 jest to mój obiektyw do vlogów, który chyba sprzedam i kupię Ale jakiś wiesz co, inny. nie mówię o tym, nie mówię z jakiej odległości, tylko jaka część obrazu jest ostra. No Jakby, to o wiesz, tym jakby... samym mówię, że jeśli bym zbliżył makro i od ilu będzie dopiero ostra. Ty masz, mówię, od centymetra, a ja przy obiektywie do Nie, portretów mam. stary, nie mówię o tym. Mówię o tym, że jeśli, załóżmy, wziąłbym pudełko, czekajcie, włączę sobie podgląd, wziąłbym pudełko i nakierował na nie telefon, to nie jest ten telefon, to jest inny telefon, to ostre będzie, załóżmy, gdzieś tyle. Nie mówię, że w takiej odległości, tylko obojętnie z jakiej perspektywy A. bym zrobił, to mam tak małą głębię ostrości, że wszystko za tym jest już rozmyte i wszystko przed tym jest już rozmyte. A, no dobra. Czyli, Nie zrozumieliśmy się po no, prostu. nie No spoko zrozumieliśmy się. sprawa. Znaczy, to jest spoko sprawa, ale czasem jest denerwująca, bo nie wiem, nawet do kwiatka, jeśli robiłem sobie tam na Instagramie, mam wnętrze kwiatka, to początek tych słupków był ostry, a koniec już był nieostry, więc to już czasem jest denerwujące, I ale... właśnie tak samo jak się robi zdjęcie na 1.8 na 50, to tak samy efekt wychodzi, na 1.4 to samo. Że tylko jakaś część, w którą trafi ostrość, jest ostra, a Tak, reszta to jest rozmyta. tak, tak, I tak. to I to jest dlatego ja problem. wolę trochę przyciemnić przesłonę. Coś jeszcze opowiadałem. Ja, odnośnie tych zdjęć. Najtańszą Tak. lustrzankę kupicie za, to jest Canon 1200D, który naprawdę do początku jest dobrym. Chciałbym celował w coś innego. Canona 1200D z 50, z ciekawości znajdę może jakiś taki zestaw, że w kicie już jest ten. Kupicie, o, posłuchajcie tego, Canona 1200D z 18-55 kitem i 50 mm, czyli portretówką, kupicie już za 1700 zł i tym już możecie zrobić tak naprawdę te same zdjęcia, co ja mam, bo one tym się różnią tylko obracanym ekranem, takimi pierdołami tak naprawdę. W ogóle śmieszna sprawa, bo tanie lustrzanki Canona mają obracany ekran, a te drogie, profesjonalne nie mają. A to jest ta najtańsza lustrzanka Canona i ona nie ma obracanego. Wiesz, jaki ja mam w ogóle problem z moim obracanym ekranem? Że ktoś bardzo mądrze pomyślał i mój ekran jest obracany do dołu. O, tutaj jest w kadrze. Co jest Wiem już, o co chodzi. Ultra głupią opcją, bo jak mam to zamontowane, znaczy... Na statywie. Tak, jak mam to zamontowane na statywie i robię sobie na przykład film, vloga, no to Ja nie nie ma wiem, czemu opcji. to tak zrobili. Nie ma opcji. Jakby nie mogli tego zawiasu przymocować z boku, to musieli to na dół. Nie wiem, o co chodzi. To jest głupia sprawa To jest akurat. bardzo głupia sprawa, ale poza tym Ale to jestem zadowolony. to zrobili tak, żebyś po prostu mógł robić z dołu perspektywy chyba tylko. Bo jednak ani z tym daily, no ani z tym vlogować tak z rąsi, bo jednak się nie da. Znaczy, Ale... można, jeśli masz zrąsi, to widzisz gdzieś to pod obiektywem ten obraz. No, ale jednak jak statyw walniesz jeszcze, jakąś gorilla poda czy Znaczy, coś. jak masz obojętnie jaki statyw, to po prostu ci się haczy na tej szybko złączce. No i go nie wychylisz po prostu w żaden sposób, więc No to lipa. to odpada. Ale za to plus jest taki, że jak na przykład, nie wiem, jakbyś miał zrobić zdjęcie z poziomu ziemi, na przykład. No właśnie, no to ja robię tak, że odchylam po prostu. No. Czekaj, pokażę ci. Ja po prostu robię albo tak, ten ekran, albo go robię tak po prostu, tak z boku i wtedy sobie z dołu mogę położyć naprawdę na ziemi i zrobić. Tak w ogóle fajne zdjęcia przy dźwigu zrobiłem. No, w każdym razie to tak działa, więc jak tam. Dobra, wiesz co? Właśnie ogląda sobie. Wiesz co, ja bym już kończył. No właśnie chciałem to powiedzieć, że już chyba skończymy. Wiesz co, to jest czas, w którym ludzie się mogą pożegnać, te 7 osób, które z nami dotrwało, dzięki wszystkim Też dziękuję. Za dotrwanie i dzięki tobie, Kacper, za super, super Wzajemnie. Life. Tak, o, już 6 osób, słuchajcie, pożegnamy się, nie? Bo zacznę machać, muszę do toalety. Tak, ja też, bez kitu. No, ja w ogóle jeszcze tu outro puszczę po wszystkim, więc znaczy outro, taką planszę końcową, więc Tylko możecie ja się nie mam wszystkim planszy żegnać. końcowej, A ani intra. to jest moja bardzo słaba plansza końcowa, bo ma literówkę i cały czas jej nie poprawiłem od poprzedniego live'a. Możecie wyszukiwać tę literówkę, bo nie jest taka oczywista, jest zamaskowana. No, to elo. Miło było wszystkich widzieć. Wpadajcie na kanał Kacpra, wpadajcie na jego Instagrama i tak dalej. I elo. O, Rafał był na całym, czuję się dumny. No, słusznie, Nie słusznie. widzę, ja mam. O, byłem super. No to cieszę się, Tak, cieszymy się Rafał. i Mam nadzieję, że pozdrawiamy. jakieś moje zdjęcie ci się spodobało. Tak, no.
I słuchaj, i włączam planszę końcową. Elo, dzięki wszystkim. Trzymajcie się, elo.